Żywo, to by się zgadzało. Jestem ciekawy, ilu uda nam się zebrać tutaj dzisiaj gości. I jeżeli ktoś już jest z nami, to powiedzcie mi, jak nas słychać i widać. Napiszcie od 1 do 10, jak właśnie nas słychać i widać. Zobaczymy tutaj, mam komputer, będę widział wasze komentarze. Także zobaczmy, no, dwie osoby już dołączyły, widzę. Także jak nas słychać, jak widać. Dajcie znać. W międzyczasie napiszcie też może, skąd nas oglądacie. No i przede wszystkim, że... Na kogo obstawiacie tutaj? Tak, bo to w ogóle dzisiaj się spotykamy po to, żeby chłopaki się trochę pobili między sobą w temacie nieruchomościowym i dajcie znać, kto waszym zdaniem wygra tego live'a. Trochę jeszcze potrzebujemy czasu, żeby zebrać więcej osób. Już widzę, że kolejne osoby dołączają. Dajcie nam koniecznie znać w komentarzu, czy nas dobrze słychać i widać, żebyśmy wiedzieli, czy możemy lecieć dalej z tematem. Dobrze, zapytam. Tutaj masz podgląd, ile jest osób, ale tylko na jednej platformie, nie, są cztery. Nie, to chyba tutaj zbiera z platform. Tak, koniecznie. Widzę, fajnie, widzę, jak najwięcej jest na razie od Janka. Słuchajcie, na pięciu osób. Platformach mam aktualnie. Masz podgląd na żywo? No, tak, okay. Fajnie. No dobra. Widać, że ma więcej fanów, ale to nie znaczy, kto wygra. Może to też jest tak, bo... Zobaczymy już szczytu. Robert tutaj przyszedł najpóźniej, prawie streama. Słuchajcie, zaczynaliśmy, a Robert za 10 minut rozpoczęcia wchodzi i już jeszcze rozmawia przez telefon, nie ma czasu, ale jest. Więc może tak samo twoi widzowie też przyjdą spóźnieni nieco. Something went wrong, nie wiem dlaczego, zobacz. Try again. No widzisz, już nie będę miał podglądu pewnie. Ciekawe. No ale dobrze, powinno to dalej być widać, bo mam nadzieję, że to nie wywaliło nam systemu. Mam nadzieję, że tylko u mnie. Także to jest po to, żebyśmy się na tym nie skupiali. Dokładnie tak. Być może. Także tak czy inaczej napiszcie, czy nas dobrze słychać i widać. Także wtedy Konrad, ty nam daj znać, czy to jest faktycznie... Jest taki... Piotr Kiereś napisał, że siemanko, witajcie. Cześć, siemanko. Piotr Kiereś, na razie nie widzimy twojego komentarza, ale daj znać od 1 do 10, czy nas dobrze słychać i widać, żebyśmy wiedzieli, czy dalej możemy lecieć z tematem. Myślę, że tak, więc niezależnie jak jest z komentarzami, myślę, że lećmy z naszym live'em. Tak, no to może Janek, zacznij może na początku, jeszcze tak trochę luźno. Co uważasz o swoim przeciwniku, o Robercie? Kurczę, no to jest trudny fighter, to znaczy wykwintny z jednej strony inwestor, bo miałem okazję wiele razy się już potykać, jakby nie publicznie, raczej na tak zwanym offie z Robertem dużo dyskutowaliśmy o tym, jak inwestować, jak liczyć pewne rzeczy. Mamy różne zdania, ale no, zgadzam się, że Robert po prostu ma tak zwaną czutkę do inwestowania, więc mam nadzieję, że dzisiaj o tej czutce więcej porozmawiamy. Nie będzie łatwo na pewno, ale żeby nie słodzić, to też mam kilka kontrargumentów, a więc... Bardzo dobrze. Zobaczymy, jak pójdzie. No to teraz drugą stronę. Co ty, Robert, sądzisz o swoim przeciwniku, Janku? Słuchaj, ja zanim Janka poznałem osobiście, to już czytałem jego wypowiedzi, już słuchałem, co nagrywa. Mówił bardzo, bardzo ciekawie, interesująco. Jest bardzo dobrym analitykiem. I na moje nieszczęście nie zgadzam się z nim w kilku kwestiach. Poznałem Janka na jego szkoleniu z kamienic, więc wiecie, to jest też fighter, że tak powiem, waga ciężka. Super, tak, będzie mi na pewno bardzo miło. Dokładnie. Okej. Myślę, że jeszcze chwilkę poczekamy, żeby zebrać więcej tutaj gości oglądających. Tak czy inaczej, Konrad, ktoś tam napisał, jeżeli chodzi dobrze... Potwierdzają, że wszystko technicznie jest. No to świetnie, to znaczy, że dowiozłeś nam temat dobrze. Wspaniale. W ostatnim momencie, ale jest. Musimy jemu zdjęcia robić teraz. Wy też powinniście go zobaczyć, jak on tutaj tańczy. Ja bym chętnie to pokazał, bo Konrad klęczy, nawet sobie nie przygotował miejsca, żeby dobrze usiąść. Profesjonalnie. Modli się tutaj. Sekundant, nie? To... Tak. A ile mamy osób my w ogóle? 51. Okej, czyli jeszcze... 53. No to spokojnie, 10-15 minut. Takiego small talku jeszcze może faktycznie chwilę, żeby to dobrze rozegrać. Może dajcie też znać w komentarzu, nad czym teraz wy aktualnie pracujecie zawodowo, jeżeli chodzi o nieruchomości. Jestem ciekawy, co tutaj możecie nam pokazać. Zastanawiam się, czy już zaczniemy od przedstawienia siebie, Myślę, że chwilkę poczekamy. No dobra, no to Janek, może zacznijmy od ciebie, przedstaw się. Czerwony róg. Czerwony róg. W czerwonym rogu Janek Dziekoński. Jakby to powiedzieć. Łódź to jest ta ziemia obiecana, jak to pisał klasyk z jednej strony. I dla mnie też było obiecane, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości. Bo tutaj jakby stawiałem pierwsze kroki 10 lat temu. Niejaki Sławek Motury mnie zaprosił do współtworzenia Mzuri. Wtedy zakładałem Mzuri Investments. Kupiłem pierwszą kamienicę w życiu, kupiłem pierwsze mieszkanie na wynajem w życiu, ale jak to się mówi, szef bez butów chodzi, bo sam nie miałem własnych mieszkań na wynajem.
Więc dopiero się uczyłem tego fachu, tworzyłem te struktury. Później inwestowałem prywatnie jakby we własny portfel mieszkań na wynajem, potem wróciłem do Missouri w 2017 roku, więc przez 4 lata zarządzałem grupą około 30 osób, które sourcowały albo mieszkania, albo całe budynki dla naszych inwestorów, albo dla spółek inwestowania grupowego. Zarządzałem tymi spółkami, byłem w ich zarządzie. Z końcem 2020 roku stwierdziłem, dobra, czas odpocząć jednak, wyjść, że tak powiem, z dużej organizacji, no bo jednak Missouri było w tamtym czasie i do dzisiaj jest naprawdę dużą firmą. Zrobiłem sobie tak zwany sabbatical, 21 rok poświęciłem raczej na taki odpoczynek, wyluzowanie się i wróciłem do mojego takiego podstawowego zawodu, czyli doradztwa biznesowego, bo 15 lat temu, w 2008, zacząłem po prostu pracować jako doradca biznesowy, tworząc strategię dla dużych korporacji albo średnich przedsiębiorstw w zakresie tego, jak się rozwijać, jak się zwijać czasem, no bo czasami biznes polega na tym, żeby go zmniejszyć albo dostosować do jakiejś nowej sytuacji, jak przejmować firmę, jak je restrukturyzować. No i dzisiaj tak naprawdę od, można powiedzieć, od pół roku w ramach własnej firmy doradczej łączę jakby jedno z drugim. Robię consulting dla rynku nieruchomości, czy to dla agentów, czy dla deweloperów, czy dla rzeczoznawców, dla funduszy PRS, dla różnych jakby graczy i tych dużych, i tych małych. Znaczy mam też takie rozwiązanie, powiedzmy takie małe, subskrypcyjne dla kogoś, kto niekoniecznie musi tam nie wiadomo jakie dukaty tam za to płacić. Ale nieważne, to nie jest reklamówka. Ważne, że staram się dzisiaj pomagać przede wszystkim innym w rozwijaniu po prostu biznesów nieruchomościowych, znajdowaniu jakichś tam fajnych okazji, ale bez jakiegoś tam ortodoksyjnego, że z fokusu, że to muszą być mieszkania na wynajem. Okay. Ale to pewnie o inwestowaniu, w czego szukamy na przykład, albo w czym działamy, to później pewnie dużo o tym będziemy rozmawiać. Rozwiniemy ten temat na pewno. Robert, w takim razie opowiedz, czym ty się zajmujesz? Chyba najkrócej można powiedzieć, że zajmuję się budową pasywnych portfeli mieszkań na wynajem. To stwierdzenie zawiera kilka rzeczy. Zbudowanie strategii, bo te strategie są różne dla różnych inwestorów z różnego poziomu zaawansowania. Potem wybór okazji, wynalezienie tej okazji, wynegocjowanie, dociśnięcie warunków. Później, no oczywiście też dostrzeżenie potencjału, bo czasem rynek jest w jakimś punkcie, a obróci się w którymś kierunku z jakimś prawdopodobieństwem. I to trzeba, idealnie jest tak, jeżeli przewidzisz ze 2 ruchy do przodu i nagle okazuje się, że płacisz tanio za coś, co zmienia swoją wartość w czasie, albo możesz to w skali mieszkania zmienić jego potencjał, podnieść jego wartość. Projektujemy takie mieszkania, wykańczamy pod ostatnią łyżeczkę, nie pod klucz, pod łyżeczkę, tam już wszystko jest, z ostatnią łyżeczką nawet rzucone, tak? Czyli właściciel w ogóle nic nie musi zrobić, tylko dostawać potem pieniądze od najemcy na konto, więc my to projektujemy, remontujemy, wykańczamy, wyposażamy, zarządzamy, no i wysyłamy naszym inwestorom. Równocześnie dbamy o naszych inwestorów, no bo zarządzamy ich majątkiem, dbamy o wzrost wartości w czasie, no a także ich edukujemy, no bo najlepiej pracuje się z osobami, które są wyedukowane, które wiedzą, czego chcą. A nie tylko mówią, że on wie, po czym przynosisz mu diament, o który on prosił, tylko nieoszlifowany, i on nie, to nie to, mówisz, jak nie, wyłowiłem, tyle czasu zajęło, nie? Więc idealnie jest, jak ktoś jeszcze jest wyszkolony. Zauważyliśmy, że osoby, które przychodzą tak z ulicy po prostu do nas w jakiś sposób i mają jakieś wyobrażenie, to oni mają taki wybór, takie wybory robią, że po 3 latach dochodzą do jakiegoś poziomu wiedzy, jeżeli to robią aktywnie. Versus ktoś idzie na jakieś szkolenie, wstępuje do naszej społeczności i właściwie od razu zaczyna z tego poziomu. Taka jest różnica. To jest dosyć ciekawa rzecz. Nie zarządzamy mieszkaniami osób z rynku. Ktoś musi od nas kupić mieszkanie albo musimy się znać. Zadzwoniłbyś do mnie, słuchaj, mam, czy możesz mi pomóc? To zależy. Czyli się jeszcze za słabo znamy. Nie, to zależy, jakie to mieszkanie, bo wiesz, po prostu mamy dosyć wysokie wymagania, wszystko robimy naprawdę tak, żeby te mieszkania naprawdę były zarządzane jak najlepiej. Dlatego mamy praktycznie 100% najmu w ciągu roku, nie ma tam półśrodków żadnych. Oprócz tego jestem land developerem, czyli działki w centrum Łodzi kupujemy, projektujemy i sprzedajemy deweloperom. Oprócz tego kupuję hurtowo pakiety mieszkań od deweloperów. W zeszłym roku około 100 kupiliśmy. Prawie wszystkie udało nam się sprzedać, część mamy jeszcze do tej pory w sprzedaży. Kupiliśmy poniżej ceny wytworzenia dzisiejszej, tak? No to w ogóle to jeszcze przy warunkach naprawdę petarda. No oprócz tego szkolenia, oprócz tego nadzory remontowe około 100, między 50 a 100 będzie w tym roku, to trochę zależy, czy ile będzie, uda nam się przerobić. Oprócz tego obrót kamienic, robię pierwszą kamienicę i ostatnią. Przed ostatnią, więcej nie, to nie to. To jest piękne, ale nie, to jest taka bestia, którą zamieniasz piękną. Ty kiedyś powiedziałeś, że w białych rękawiczkach lubisz pracować. To jest ta kamienica z tym spekulacja związana? Spekulacja na rynku pierwotnym. Czyli kupujesz pakiet, liczysz model finansowy,
robisz predykcje i to jest praca w białych rękawiczkach. W tym myślę, że jestem bardzo dobry. To najlepiej mi się sprawdza. No jestem autorem książki, więc to jest wszystko, co robię w nieruchomościach. Okej, ja tu jestem akurat najmniej ważny, więc tylko powiem trzy krótkie słowa o sobie. Ja jestem Patryk Nocek, zarządzam projektami budowlanymi, ale dzisiaj może bardziej powiem o tym, co planuję fajnego. Na swoim kanale na YouTube chcę odpalić teraz dwa nowe programy. Jeden będzie nazywał się Wjazd na budowę, a drugi Zbudowane. I ten Wjazd na budowę to będę odwiedzał duże, ciekawe inwestycje i pokazywał je od kuchni, a Zbudowane to bardzo podobny program, tylko będę pokazywał zakończone inwestycje, też takie duże, ciekawe, coś, co będzie ciekawego do pokazania. Tutaj w Łodzi już rozmawiam na temat inwestycji, w zasadzie z Fuzją, to już jestem już umówiony z Echo Investment. Rozmawiam też z Kawatiną, żeby pokazać Wimę. Airbus się zainteresował tym, żeby ze mną nagrywać, także myślę, że dużo, dużo ciekawych treści niebawem się pojawi na moim kanale, także to jest to, czym ja się zajmuję. No dobrze, ale powiedzmy sobie teraz o tym, czego się możecie spodziewać dzisiaj podczas tego live'a. I tak, na początku porozmawiamy sobie o tym w nieruchomości, bym nazwał tak. Nawet tak spojrzę, spadki czy wzrosty? Bo Janek trochę jest bardziej taki prospadkowy. Robert, no to absolutnie to the moon, zawsze do góry te nieruchomości. Nie zawsze. Nie zawsze, no to jeszcze to za chwilkę do tego przejdziemy właśnie, jeżeli chodzi o te spadki, wzrosty. Później to, co pisałem też w zapowiedzi tego naszego dzisiejszego live'u, wymyśliłem pewną grę na pomysły inwestycyjne i ich kwestionowanie. Tutaj jeszcze nie zdradziłem do końca, na czym to polega i to opowiem, jak do tego dojdziemy. Trochę sobie porozmawiam o tym, czy doradzać, czy inwestować, bo właśnie Janek się zajmuje głównie dorastaniem, doradzaniem, nie dorastaniem. I co lepsze? Niebezpieczny zaułek. Coś do rogu go zepchnął od razu. Możesz moją żonę zapytać, ciągle dorastam. Okej. Okay. Potem powiemy sobie o tym, w co inwestują swoje pieniądze, a co, w co doradzają innym, bo tutaj też może być pewien dysonans. I porozmawiamy na koniec o nieruchomościach w trudnych czasach. Zatem co? Chyba możemy zaczynać. Mamy już prawie setkę osób. Spadki czy wzrosty? No i może zacznijmy od Ciebie, Janek. Co Ty na ten temat uważasz? Znaczy ja prywatnie to ja wolę spadki. Jako inwestor ja wolę kupować taniej niż drożej. Jeżeli kola stanie w sklepie, no to kupię więcej coli. Jeżeli burgery stanieją, kupię więcej burgerów. I to nie jest mój akurat pomysł, tylko Warrena Buffetta, no bo on jakby wyznaje troszeczkę taką zasadę, że no jeżeli coś jest dobrze wycenione względem wartości, jest ciekawszą inwestycją. No ale to jest chcieństwo, a niekoniecznie fakty. Ja właściwie 15 lat zajmuję się analizowaniem różnych rynków pod kątem tego, jak się będą zachowywały. I oczywiście, że prognozowanie to jest z jednej strony sztuka i to taka raczej trudna do realizacji, bo to trudno, jakby to powiedzieć, nigdy nie wiadomo, czy ma się rację i rzadko ma się rację tak naprawdę w zakresie prognozowania. I raczej tak jak właśnie Robert też trafnie mówił, raczej można mówić o jakimś prawdopodobieństwie. A ty nie miałeś się dzisiaj zgadzać z Robertem, także nie dopuszczamy tutaj dzisiaj... To, że się zgadzam co do metody, to nie znaczy, że wyniki będą te same. Inne dane podstawiłeś. Dlaczego ja jestem raczej zdania, że nieruchomości będą traciły na wartości w krótkim czasie, bo to jest kwestia jeszcze, czy patrzymy na najbliższy rok, dwa, trzy, czy 20. Jeżeli patrzymy na rok, dwa, trzy, to raczej jestem zdania, że one będą traciły na wartości. W jakim znaczeniu? Na wartości względem innych klas aktywów. Względem realnej wartości, na przykład, nie wiem, takich klas aktywów, na przykład złoto. Albo część spółek giełdowych. A nawet nominalnie w pewnych klasach aktywów, raczej w pewnych klasach nieruchomości, inaczej się będzie zachowywał na przykład dom z lat 70. wymagający termomodernizacji, z piecem na węgiel w mieście powiatowym. Inaczej oczywiście będzie zachowywało się mieszkanie klasy premium. Natomiast większość rynku stanowią te słabe nieruchomości, wymagające nakładów i one będą traciły na wartości z jednej strony ze względu na kwestię efektywności energetycznej. Już nie mówię o polityce unijnej, ale efektywność energetyczna, koszty ogrzewania czy modernizacji tych obiektów. A z drugiej strony nakładają się makroekonomia. Czyli to, że po prostu mamy obecnie najwyższe stopy procentowe od 20 lat, w efekcie mamy bardzo niską zdolność kredytową osób kupujących na kredyt, a one jakby finansowanie kredytowe w normalnych latach, jeszcze przed COVID-em, stanowiło od 50 do 60% w ogóle pieniądza, które trafią na rynek nieruchomości, bezpośrednio lub pośrednio. Efekty są takie, że sprzedaż kredytów w Polsce jest znacznie niższa niż była w normalnych latach jeszcze przed COVID-owych. Wolumen obrotu jest niższy. No i jakby
normalnych warunkach historycznie, w momencie, kiedy nastąpiło zacieśnienie polityki pieniężnej, to co dzieje się dzisiaj, rynek nieruchomości reagował spadkami cen. To jest drugi argument. A trzeci jest taki, że jeżeli popatrzymy na inne kraje Europy, czy Stany Zjednoczone, praktycznie wszystkie z tych rynków tracą obecnie nominalnie na cenach. I oczywiście tu są pewne gwiazdki. Jakby moje założenie takie co do spadków, ja je też różnicuję między, inaczej się zachowa mieszkanie na wynajem, mała kawalerka, inaczej duże mieszkanie dla konsumenta, znowu do remontu czy nie do remontu, zależy niektóre miasto. Ale co do zasady, trend był spadkowy. Pewną zmianą względem tego, co mówiłem w połowie zeszłego roku, i tu bardzo się lubię odnosić do bardzo konkretnej prognozy z tamtego czasu, było to, że wchodzi program Bezpieczny Kredyt, 2% plus marża, albo najprawdopodobniej wejdzie, może z tej perspektywy popatrzmy. I on oczywiście w części mieszkań specyficznych, w określonych cenach, skierowanych do określonych kupujących, czyli nie mieszkania wakacyjne, nie mieszkania na wynajem, mieszkania typowo konsumenckie, one, no w ofertach widać, że one zyskały teraz mocno na cenach w ostatnich 2-3 miesiącach. Natomiast przez doświadczenie rodzin na swoim, to co było 10 lat temu, ten program nie uratuje rynku przed tym, że po prostu stopy procentowe są na wysokim poziomie i będą jeszcze przez chwilę na wysokim poziomie. To są moje trzy argumenty. Z czym, Robert, się nie zgadzasz w takim razie? Janek mądrze mówi. Ale. Bo nieruchomości nie muszą urosnąć względem innych klas aktywów. Zacznijmy może od tego, bo o co chodzi? Dużym błędem, który ludzie robią, jest to, że wyceniają wszystko w złotówkach. A Janek mówi dobrze i względem innych klas aktywów. Mamy ogromną inflację, najwyższą w tym tysiącleciu, najwyższe stopy procentowe, ale mamy faktycznie ujemne stopy procentowe, tak faktycznie, bo inflacja jest większa dużo niż stopy procentowe. Innymi słowy, opłaca się brać teraz kredyt, więc każdy, kto go weźmie i będzie w stanie go spłacać, to jest to w długim okresie opłacalna sprawa. Zgadza się. Po prostu rząd ci dokłada, mówiąc w skrócie, w ten sposób. To jest duże uproszczenie, ale generalnie, jeżeli ktoś jest w stanie wytrzymać wahnięcia, to się będzie zgadzać. Druga rzecz jest taka. Wszyscy, którzy interesują się złotem, tak faktycznie, ale nie tak giełdowo typu och, bo to pójdzie jak wykresik, tylko kto rozumie fundamenty inwestowania w złoto, czyli że złoto jest jedynym prawdziwym pieniądzem, który ma taką samą gęstość, masę i tak dalej, i kolor, i skład, niezależnie kiedy i gdzie zostało wykopane. Więc to jest jako jedyny pieniądz, spełnia wszystkie warunki takie, że rząd nie może go zniszczyć tak faktycznie, czyli dokonać inflacji, dodrukować pieniędzy. Innymi słowy, wielu konserwatywnych inwestorów porównuje wszystko do złota, więc fajnie, Janek, że to tak porównałeś. No i co się okazuje? Że złoto w czasach kryzysu dochodzi do wartości bazy monetarnej, którą mamy, wydrukowanych pieniędzy, a nawet jest w stanie przekroczyć nawet do 40%, to też historycznie można zbadać. Za ostatnie 5000 lat są dane w ogóle kursów złota na świecie, więc to jest kosmos. W jakiej walucie były wyrażone tam 1000 lat temu? W muszelkach. Wiesz co, to trochę nie tak... Przepraszam za wtrącenie. Waluty fiducjarne, czyli fiaty tak zwane, no były różne. Do tej pory było 600 czy 700 i one wszystkie poszły do zera, nie? Więc teraz ci nie odpowiem, w którym roku dokładnie, które było, ale jestem w stanie powiedzieć, że przeczytałem to w książce Ryszarda Jaszczyńskiego, którego zawsze polecam. Jak Rysiek napisał, to wiesz, że jest grubo, nie? To już wiem, kto o złocie wykładał. No właśnie, ale są także książki Jamesa Rickardsa, które polecam, Najtwardsza waluta świata. Tam, a propos, to nie będę wyprzedzał, ale też o złocie dużo czytałem, bo mnie to interesowało. Tak samo Piotr Chojnacki napisał też, jak inwestować złoto i srebro. Bardzo dużo historii tam jest. Początkowo nie rozumiałem dlaczego. A czy mieliśmy nieruchomości? Mówimy, ale zaczęliśmy od złota, bo to, że ja inwestuję w nieruchomości, nie znaczy, że nie rozumiem innych klas aktywów. Trzeba je porównywać. Złoto dzisiaj jest grubo niedowartościowane. I są tacy inwestorzy, którzy mówią, że złoto urośnie 20, 30, 40% w ciągu roku. Są też w ciągu dwóch, a są też tacy inwestorzy, którzy mówią, ha, poczekajmy na kryzys finansowy, dostanie się to samo co w latach 70. i złoto pójdzie 20 razy do góry. Co też jest możliwe, gdyby tak się wydarzyło, wszystkie inne klasy aktywów, złoto numer jeden. Czy tak się wydarzy? Wątpię, ale myślę, że będzie duży skok na złocie, bo złoto jest grubo niedowartościowane. Srebro jest jeszcze bardziej niedowartościowane. Ale jest to działanie trochę spekulacyjne. On nie daje tobie dochodu co miesiąc. Musisz płacić za składowanie i za przetrzymywanie. I teraz są wykresy, które pokazują, jak się zachowuje złoto i rynek nieruchomości względem siebie. Również za 100, 120 lat w Stanach.
Tak samo w Polsce można takie okresy znaleźć. I generalnie jest tak, że w roku 2000 już przekroczone były dane, wielkość cen nieruchomości w Stanach względem wartości złota. Innymi słowy, trzeba było sprzedać wszystkie nieruchomości, kupić złoto. Poczekać, aż się rynek wysypie. To było 7 lat wcześniej, wiadomo już po tych fundamentach. Sprzedać, poczekać, przetrzymać, aż spadnie, zamieni się, znowu robisz podmiankę. Co 10-15 lat taką podmiankę się robi. I tak się składa, że Stany Zjednoczone są na górce grubej, cenowej i one pójdą w dół. Skoro tam spadł popyt, od razu widać, że wszystko idzie w dół. A Polska jest na dołku cenowym w złocie. Więc jeżeli złoto w ogóle pójdzie do góry, to będziemy w ogóle na dnie dna. Jesteśmy wyceniając złocie i wyceniając w wynagrodzeniach, bo tak się powinno wyceniać nieruchomości. Nie nominalnie, że o, kosztuje 10 tysięcy, o Boże, jak drogo, zaraz runie. Tylko względem wynagrodzeń, względem złota. A to znaczy, że jak sobie tak podstawicie, to dowiecie się, że mamy jedne z najtańszych cen średnio. To jest uproszczenie nieruchomości od 2006 roku. Więc wszystko, co jest niżej, jest dnem dna. Tak totalnie. To nie znaczy, że rząd czegoś nie wymyśli, że nie będzie coś z wojną i będzie jeszcze trochę niżej. Ale faktycznie nieruchomości w Polsce są tanim aktywem, jak jasna cholera. Mamy najwyższe stopy zwrotu. W stosunku do złota, tak? Tak. Okay. I w stosunku do wynagrodzeń. W stosunku do złota dzisiaj tak. I w stosunku do wynagrodzeń, które urosną jeszcze w lipcu. W której walucie? Złotówka. No tak, tylko no to pewnie żyjemy, dojdziemy, mieszkamy w Polsce, więc względem dla Polaków. Dojdziemy do tego. Jeżeli dalej, do tego ale... dojdziemy, że kurs złotówki i względem dolara czy euro jest jeszcze na dnie, miałem okazję negocjować sprzedaż działki za grubą kasę z inwestorem z Dubaju, który wyceniał wszystko w dolarach i mówili do siebie, że ty, jest przecież przecena waluty o 30%, bierzemy, że to za darmo, nie? Więc tak naprawdę jesteśmy w takim momencie, że oczywiście może być coś niżej. Zgadzam się, jasne, ale tak fundamentalnie w złotówkach to powinno tak to the moon. Ja nie używam tego słowa, inni tego używają. Ja powiedziałem to pierwszy raz na antenie, ale to naprawdę powinniśmy się spodziewać. Powinniśmy się naprawdę grubo spodziewać tego. I jest na to masa dowodów. Mamy najwyższe stopy zwrotu z najmu w Unii Europejskiej. Nie mamy podatku katastralnego, czyli możesz nabudować majątek bez podatku. Tak faktycznie. Nie masz kosztu tego. Stąd myślę, że inwestycja w złoto to dobra inwestycja. Myślę, że inwestycja w srebro to dobra inwestycja. Myślę, że inwestycja w nieruchomości to dobra inwestycja. I myślę, że inwestycja w giełdę to dobra inwestycja, bo mamy jedną z najtańszych giełd na świecie. Tak faktycznie. Więc każdy z tych decyzji będzie dobre. Możesz sobie rzucić monetą, co ci bardziej będzie pasowało, tak faktycznie. Albo na czym się lepiej znasz. No widzisz, no, znaczy ja do tego trochę bym tak skontrował. No, rozumiem, że jesteśmy na ringu, no to tak. Zgadzam się na przykład z tym, że w wyrażeniu w złocie, bo ile kosztuje złoto dzisiaj? Jedna uncja to jest ponad 2000 dolarów za uncję. Bo ile jest dolar? 4,2 złotego. No więc jakby mamy cenę złota. W 2008 na przykład złoto, przypuszczam, że nie pamiętam dokładnie, ale było pewnie chyba około 1000 dolarów za uncję. Przez chwilę dolar był za 2 złote, czyli razy 4 można powiedzieć, że jakby wartość złota wzrosła w tym okresie. Ale oczywiście bardzo takie skrajne momenty przyjmuję. Więc tak, no w tej zabawie to tak wyjdzie. Natomiast inwestując w nieruchomości w Polsce, zakładając nawet, że trzymane zostanie trochę to, co teraz mamy. Wysoka inflacja, która powoduje, że faktycznie nominalne wartości rosną. Wynagrodzenia rosną, wszyscy będziemy milionerami jak w latach 90., gdzie za ten milion niewiele można było kupić. No to fajnie, ale jak będziemy chcieli pojechać na wakacje albo wyjechać z tego kraju, zmierzyć ten majątek, to nagle się okaże, że wcale nie jesteśmy milionerami, tylko nawet nie jesteśmy poor rich, jak w pewnym takim serialu, który ostatnio leci, który bardzo lubię, Sukcesja. No tylko będziemy no, troszeczkę biedni. Problem jest taki z inwestowaniem w nieruchomości, bo może nie tyle problem, co warto mieć świadomość jakby ograniczenia tej klasy aktywów. Po pierwsze, to nie jest tylko inwestycja w mury, okna, najemcę, który będzie w danym budynku, potencjał danego miasta nawet. To jest też inwestycja w system prawny danego kraju, w system sądowy danego kraju, system ekonomiczny danego kraju. I to ma zarówno plusy i minusy. Na przykład to, że mamy wysokie stopy zwrotu w Polsce, to wynika z tego, że część inwestorów po prostu kijem sękatym nie dotknie inwestowania w Polsce, bo się boi o literę prawa w tym kraju. Że jakby pewność tych aktywów, zmiany systemu podatkowego mogą być tak nagłe, że część funduszy na przykład PRS-owych mówi, nie, dobra, niech oni tam się poukładają, za 20 lat może tutaj się pojawimy. Stąd jest faktycznie ta różnica. To jest jedna rzecz. Druga rzecz,
walka z inflacją u nas jest, no powiedziałbym, na bardzo mizernym poziomie, bo nie powinniśmy mieć stóp procentowych na poziomie 7 punktów procentowych, a raczej 10, 12 lub 15 nie mamy. Więc, tak. Więc efekt jest, tylko efekt długoterminowy jest taki, że fajnie, że nam spuchnie wartość nieruchomości w złotówkach, ale w dolarach czy w euro to ona wcale nie spuchnie. Trochę będzie jak w Argentynie. Nie, byłeś w Argentynie? Nie byłem. No właśnie. W Argentynie jest tak, że nieruchomości wyceniają się tylko i wyłącznie w dolarach. No bo waluta nic nie znaczy. No właśnie. Tylko problem jest taki, że nie możesz tych dolarów dostać, bo lokalesi mają ograniczenia, ile mogą w ogóle nabyć dolarów. Dlatego jest czarny rynek w ogóle dolara i peso. Jak przyjeżdżasz tam z dolarami, możesz zamienić sobie po dwukrotnie wyższym kursie niż ten oficjalny. I teraz musisz, wiesz, zrobić ileś tam tych transakcji, to można wymieniać wszędzie, w sklepie, ja wymieniałem na przykład w sklepie z torebkami skórzanymi, w hotelu, gdzieś tam na ulicy, i policja ma to w nosie kompletnie, to cały kraj w ten sposób funkcjonuje, żeby nazbierać te dolary, żeby cokolwiek sobie kupić. Życie w takim kraju przestaje być fajne. Co więcej, jeżeli nagle musisz zjeżdżać z tego kraju, co wcale nie jest jakąś tam fikcją, bo ponad milion osób przyjechało do nas, jakby którym się wydarzyło coś takiego, nagle się okazuje, że nie dość, że ten twój majątek, że on w walucie jakiejś takiej realnej nie jest tyle wart, to co więcej, jeszcze nie jesteś w stanie go szybko wyjąć. Tak. Ale co chcę przez to powiedzieć? To są pewne ograniczenia co do nieruchomości, no bo ja z drugiej strony, wiecie, no ja mam część majątku w nieruchomościach, ale są pewne ograniczenia po prostu. I wiem, że na przykład to, że nie ma podatku katastralnego dzisiaj, to nie znaczy, że nie będzie go za 5 czy za 10 lat. Będzie pewnie. Bo i tak mieliśmy zacieśnienie podatkowe przez składkę zdrowotną, likwidację amortyzacji, przez quasi podatki, które się pojawiły. Na przykład przykładowo podwyższone stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców i tak dalej. I to będzie proces, który będzie trwał. To z jednej strony. Drugą rzeczą jest też to, że te nasze wysokie stopy zwrotu, one też troszeczkę wynikają z wyższych przeciętnie stóp procentowych. Bo co do zasady, znowu bardzo uproszczając, że ja mam taką trochę teorię, że stopa zwrotu z nieruchomości przede wszystkim mieszkalnych, tych, które możemy lewarować hipoteką, one i tak się zbliżają do stóp procentowych. Bo jeżeli stopa zwrotu jest wyższa niż stopy procentowe, czyli koszt kredytu, no to każdy racjonalny Robert, Janek i Patryk po prostu pójdzie i zacznie ładować kredyty. No pewnie. I podbije ceny nieruchomości w ten sposób, że stopa zwrotu, jak się liczy. Czynsz, dochód z nieruchomości przez cena. Skoro cena pójdzie do góry, spadnie nam stopa zwrotu do tej stopy procentowej. To po prostu działa w ten sposób. My po prostu mamy long-termowo, długoterminowo wyższe stopy procentowe niż Zachód, przez to, że mamy też wyższą inflację i tam jest parę jeszcze innych historii. Ale wracając do tych nieruchomości, dlaczego to, co mówisz, ma sens, ale z perspektywy inwestora niekoniecznie jest argumentem, żeby inwestować w nieruchomości, bo na przykład będę chciał wyjechać, coś się wydarzy nie tak w tym kraju, być może są jeszcze inne czynniki fundamentalne, o których też sobie możemy porozmawiać, które spowodują, że może to nie jest najlepsze miejsce do inwestowania całości kapitału. Czyli to do tego dojdziemy, bo będziemy rozmawiać o pomysłach inwestycyjnych, ale to jeszcze przed tym mam jedno pytanie do Was. To może jak ty teraz, Janek, mówiłeś, to zacznę od Roberta. Czym różni się rynek nieruchomości dzisiaj w stosunku do tego, kiedy Ty zaczynałeś działać na rynku nieruchomości? O, to jest dobre pytanie. Dobra. Przede wszystkim jest bardziej dojrzały. Jest dużo więcej regulacji. A kiedy zaczynałeś? W 12. Czyli podobnie do Ciebie, nie? Ja w 13. Jest dużo więcej regulacji. Rynek jest na tym samym poziomie w porównaniu do innych aktywów, a inwestorów przybyło 3 razy. A co to znaczy, że jest na tym samym poziomie? W porównaniu do cen złota i wynagrodzeń właściwie średnie ceny w Polsce są takie same. Okej. Różnica przez 10 lat, no pi razy oko plus minus, no to jest plus minus. To nie jest identycznie, ale to jest właściwie ten sam punkt. To nie apteka. To jest ciekawe bardzo. Druga sprawa, Łódź, w której jesteśmy, to ona przeszła transformację, wiecie, tak jak Dubaj, nie wiem, czyli zdjęcia 20 lat temu, gdzie, nie? To jakie polski porównanie. Dubaj. Ja pierwszy raz do Łodzi na świadomce przyjechałem w 2013 roku i stwierdziłem, ja cię sunę, to po prostu jakby bombardowanie przeszło. Teraz jest tak, jakby tylko ta bomba tu jedna, tam druga, ale zasadniczo wszędzie fajnie. Prawie jak w Dubaju. To jeszcze, no, w polskim Dubaju, mam już nowe ten. W każdym razie, to różni się tym. Druga sprawa, są zupełnie inna świadomość. Jest jak gdyby rozrośnięta ogromna rzesza inwestorów, jest dużo więcej inwestycji, ludzie są bogatsi dużo, to tak faktycznie. No, jesteśmy krajem, który jest krajem na dorobku po komunizmie, więc teraz jesteśmy na etapie kumulacji kapitału, ludzie oszczędzają, Polacy są oszczędnym narodem w miarę.
Kolejna kwestia, jak przyjechałem do Łodzi, to się mnie inwestorzy zapytali w ogóle, co ty przyjechałeś do umierającego miasta, przecież tu wszyscy zbankrutują. Ja im powiedziałem na to, że Łódź jest drugim Paryżem Europy, tylko że tego nie widać. Bo są takie perełki, jakbyśmy się przeszli, jestem wam w stanie pokazać, jakie są tutaj rzeczy, że przechodzisz obok, nie widzisz, bo jest zaniedbane, ale jak ktoś to odnawia, myślisz sobie, w ogóle nowy budynek, nie? Nie, stał tu 150 lat. Więc to jest niesamowite i tego się nie da odtworzyć, więc to jest tylko kwestia czasu, tak myślę. No jakie różnice w stosunku do tego, jak zaczynałeś, a teraz? Rynek jest dużo bardziej rozwinięty teraz. Jest dużo więcej najemców, dużo bardziej świadomi są najemcy. Umowy, które mamy, które są kosami, podpisują już bez takiego strachu, że ich oszukamy. Mentalność ludzi się zmieniła. Jest dużo nowej technologii. Kiedyś były inny typ najemcy, bo tylko studenci, a teraz mamy osoby pracujące w dużo większej mierze. Mamy bardziej sprofesjonalizowany rynek, w sensie i są firmy do zarządzania, których nie było wtedy. No, było Mzuri, ale ja mam dzisiaj swoją firmę, bo usługa firmy Mzuri mi nie pasowała, szczerze mówiąc. Nie, nie chciałem zarządzać najmem. Oddałem moje najlepsze mieszkanie i po 3 miesiącach zabrałem to mieszkanie. Nie, nie ma takiej opcji, nie? Ja sam to będę robił. Dobrze, że to nie jest moja firma. No, dzisiaj zastępowałem Sławka Moturi na jednej konferencji, było mi bardzo miło, ale to jest jego firma. To może przejmiesz jego najemców niedługo. Chyba nie, wolałbym nie. Natomiast, to samo trwa. No, natomiast też rynek jest dużo bardziej świadomy. Jest cała rzesza inwestorów, którzy już zawodowo inwestują w nieruchomości na wynajem. Ja sam buduję ludziom pasywne portfele mieszkań na wynajem. 10 lat temu to było tylko Mzuri właściwie i nikt inny, a teraz jest masa tego. Widzę też dobre perspektywy, bardzo. Też uważałem, że rynek w Polsce jest rynkiem niedojrzałym. Do tej pory jest rynkiem niedojrzałym. Mhm. Rozwinął się dużo, ale jeszcze jest niedojrzały. Ja może też ad vocem, to samo pytanie do ciebie, tak. Co, jak byłem, zaczynałeś, a jak jest teraz? Znowu, pies ku lewą nogą nie chciał kupować mieszkań na wynajem 10 lat temu, w 13 roku, kiedy ja moim rodzicom na przykład doświadczyłem, że słuchajcie, rzucam pracę w korpo, dobrze płatną, ja wtedy zarabiałem tamtych, nie mam problemu, żeby powiedzieć, około 15 tysięcy złotych. I zacząłem grać pokera, nie? 15 tysięcy złotych 10 lat temu, dobrze zarabiałem, naprawdę. To były dobre pieniądze, żeby przejść do startupu, gdzie naprawdę jakaś głodowa pensja minimalna i w ogóle, żeby rozkręcać inwestowanie w mieszkania na wynajem. Zgłupiałeś, kto w ogóle by kupował te mieszkania. 3 lata temu i świętej pamięci ojciec przede mną powiedział, wiesz co, ja bym kupił może takie jedno mieszkanie. To się tak zmieniło. Spopularyzowało się bardzo inwestowanie w mieszkania, przy czym, że się cofniemy nie o 10 lat wstecz, tylko 15-20 do czasów, które pamięta Sławek, Ryszard, Jaszczyński na przykład, to tam podobnie się działo. To jest cykliczne. Ta moda, ona działa na różnych rynkach, nie tylko nieruchomościach. Czasami to jest giełda, u nas trochę rzadziej, bo giełda jest troszeczkę bananowa, u nas trochę politycy za bardzo tam mieszają, ale ona też ma swoje wzloty i upadki. Kiedyś tam były te tulipany i tam inne historie. Chodzi o to, że jak jest dobrze, widać, że rynek się rozwija, on się staje bardziej coraz popularniejszy, pojawia się więcej inwestorów, więc jakby to, że jest więcej inwestorów, to też jest emanacja tego, że po prostu ten rynek się poprawił i dawał fajne faktycznie stopy zwrotu. To, co było fajne wtedy na pewno, to było, że jak przechodziłeś na przetarg, to z reguły za pierwszym postąpieniem się kupowało mieszkanie. Nie było nikogo. Podobno to wróciło jakieś tam rok temu. Rok temu to wróciło. Złote czasy dwa. No. Rok temu to wróciło. I to wraca co jakiś czas, to po prostu jest kwestia trochę nastawienia się. Zmieniło się też to, że w tamtych latach, ja ostatnio to liczyłem do moich klientów, studenci stanowili około 40% najemców. 60% to byli tak zwani rezydenci, Polacy w uproszczeniu. To nie muszą być Polacy z pochodzenia, ale no, długoterminowi mieszkańcy. Dzisiaj rezydentów Polaków jest około 40%, studentów jest 20%. 20% to są migranci ekonomiczni, przede wszystkim Ukraińcy, ale też Białorusini, Azja Środkowa, Azja Południowa, Południowo-Wschodnia, Afryka i tak dalej, różne nacje. I 20% to są uchodźcy, którzy wjechali w zeszłym roku i zaczęli wyjeżdżać. Tak się mocno pozmieniał ten rynek. Zaczęły się pojawiać, może inaczej, 10 lat temu profesjonalnych czy półprofesjonalnych inwestorów, tak upraszczając, czyli osób mających kilka mieszkań, świadomie kupujących z osobami jak Robert, czy z Mzuri, czy samemu, czy w jakikolwiek inny sposób, to oni stanowili może 5-10% rynku. Dzisiaj to jest 30%. Także fundusz, kolejny etap rozwoju, fundusze PRS, dzisiaj stanowią raptem 1% podaży rynkowej, niecały 1%. A będzie 30% pewnie, docelowo. Znaczy, gdybyśmy mieli mieć tyle samo mieszkań na głowę PRS-owych, w sensie od funduszy instytucjonalnych inwestorów, co Czechy,
na głowę, wiadomo, że Czechy są 4 razy mniejsze, to powinniśmy mieć 200 tysięcy mieszkań na wynajem z PRS. Istniejących dzisiaj jest 10 tysięcy. I za plan wszystkich inwestycji, które są w miarę gdzieś tam znane, zaplanowane, czy jakieś tam ambicji, no to jest 60 tysięcy. Zobaczcie, jak dużo jeszcze, duży jest przedział. Więc na pewno na tym rynku dużo się jeszcze będzie działo. W zakresie profesjonalizacji to jest bez dwóch zdań. Myślę, że fajnie, że te fundusze wchodzą, to już tylko tak na koniec powiem, bo z jednej strony troszeczkę deweloperów tam poustawiają do pionu. Pamiętam, jak 10 lat temu przychodziłem do deweloperów i mówiłem, wybudujcie dla nas budynek na wynajem, albo sprzedajcie nam pakiet mieszkań dla inwestorów. Nie, tam kop, tyłek, spadać, w ogóle, do widzenia. Dopiero się deweloperom przypomina, jak jest im źle. I w zeszłym roku, no to deweloperzy po prostu błagali o fundusze PRS. Tylko funduszom PRS też się parę rzeczy wysypało po drodze. No teraz jest bezpieczny kredyt, więc fundusze znowu, raczej deweloperzy znowu są silni, ale to niekoniecznie będzie zawsze. Natomiast fundusze zmieniają inną rzecz. Fundusze nie dyskryminują najemców. Fundusze dają fajny standard najmu. Fundusze dają przewidywalność najmu. I niezależnie jak dużo będzie małych, tam nie wiem, Kowalskich wynajmujących jedno mieszkanie, czy nawet takich mniejszych inwestorów po 2, 3, 4 mieszkania, oni mają szans w porównaniu z funduszami, jeżeli sami nie zmienią swojego standardu, mindsetu i tak dalej, tej oferty dla klienta. Więc te fundusze prędzej czy później też wymuszą to, że mieszkanie na wynajem będzie czymś też fajnym po prostu, czymś dla każdego, a nie tylko dla przegrywów, jak to często się mówi, że ten, kto wynajmuje, to jest przegryw w ogóle najgorszy i w ogóle on to nic nie umie i wynajmuje, nie? www.przegrywnajem.pl. Dokładnie. Nową stronę wymyśliliśmy. Dokładnie tak. Okej, to może teraz przejdziemy do wydaje mi się, najciekawszej części naszego live'a, czyli mój pomysł na grę, na pomysł inwestycyjny. I zasady są takie. Zaczniemy od Ciebie, Janek. Ty musisz podać, i przy pierwszym razie ja Ci pomogę, musisz podać pomysł inwestycyjny i od razu musisz podać jedną zaletę tego pomysłu inwestycyjnego, ale od razu Ci podpowiem, że fajnie i dlatego pierwszy ja powiem, żeby wymyślać taki, żeby Robert musiał mówić bo on będzie musiał mówić o wadach. Ty mówisz jedną zaletę, Robert mówi jedną wadę, 5 sekund na rozpoczęcie mówienia, no i trzeba przedstawić tą... Jak nie trafię, to dostanę od Roberta, czy nie? Tak, tak, no możemy się tak mówić. Ale mogę mu oddać. Czy ogólnie gramy do 5? To ma znaczenie, że jestem leworęczny, nie? To ja będziesz miał bliżej do mnie. Ale mi laptop będzie przeszkadzał. Tak. No widzisz, to ja mam przewagę. I teraz pokażę Ci, jak to zrobić, żeby utrudnić, żeby Robert mówił, czy mój czy pomysł inwestycyjny od Ciebie dla Roberta. No dobra, zabierzesz mi teraz. Tak, ale musisz podać zaletę, więc uważaj. No. Mieszkania inwestycyjne w najem z usługą zarządzania najmem. I zobacz, Robert będzie musiał umówić o wadach. Okej. Okay. Ciekawy pomysł. No, dobra. A mogę to z jednym zdaniem, czy to musi być jedna zaleta? Tyle jest zaleta. Jedna zaleta, bo potem będziesz musiał mówić kolejne, więc nie wystrzelaj się z tych zalet. Dobra, bo tam jest więcej tych zalet. Ale dobra, niech będzie. Regularny, z reguły przewidywalny cash flow, który mamy co miesiąc na naszym koncie. I tyle. Robert, wada. Złe zarządzanie, nie ma kasy i już. Czyli zły zarządca, jak będzie, ten operator może być dobry. Tak, po prostu operator jest do dupy i w sumie będziesz mało zarabiał. Albo będzie ciągle pusto, trzeba będzie remontować. Okay. Ale to są kolejne wady, czekaj. No to dawaj teraz. Ale to ciągle tą samą kategorię musimy tak, mieć. No póki wiesz, póki ktoś nie odpowie i wtedy ten, kto jak ktoś nie odpowie, to osoba, przeciwnik dostaje punkt. No dobra, no to można lewarować kredytem hipotecznym. Czyli łatwa możliwość zdobycia finansowania na taką inwestycję, tak? Nie powiedziałbym dzisiaj łatwa, ale no możliwość zdobycia taniego, relatywnie taniego finansowania do zakupu. No bo kredyt hipoteczny wśród kredytów jest z reguły w miarę najtańszy, dość wysokie LTV. Może wybuchnąć pandemia i żaden zarządca nie znajdzie się najemcy. Okej. Okay. To tak powiem, w pandemii... Stopa pustostanu. Mój kolega szanowny, jeden co ma fajny kanał, zbankrutował jemu spółka, więc to nie jest jasne. Tego. Ale to tak ad vocem powiem, że w środku pandemii, w pierwszym lockdownie, w firmie, o której kiedyś mówiliśmy, bo tam byłem akurat w zarządzie, wtedy poziom pustostanu wzrósł do 10% mniej więcej. Tak, niewiele. Nie? 11%. No, 90%, tylko tam różne miasta, więc pewnie to rozmyło, więc 90% z 6 tysięcy mieszkań było wynajętych. Więc to... Ale krótki termin, albo takie specyficzne mieszkanie, ale tak. Kolejna zaleta. Nie masz pokusy wydania pieniędzy albo ich zainwestowania gdzieś indziej.
Czyli w sensie, że pieniądz nie jest tak płynny. Trudno go rozwalić, tak. No, tak, tak. Wadę zrobiłeś w zaletę, nie? A widzisz, mała, jak grasz na giełdzie, to masz czasem pokusę, że sprzedać, bo już za drogie to sprzedam. No ale płynność pieniądza, ja bym powiedział, że to raczej jest zaleta w aktywach inwestycyjnych, nie? Ale w tej nie masz pokusy, wiesz, głupich decyzji. No dobra, niech będzie, uznaję, dawaj, dawaj wadę. Żartem mówiąc, jutro w nieruchomościach to za pół roku, a za tydzień w nieruchomościach na wynajem to za 5 lat. Czyli wszystko jest wolne, wiesz, pieniądze zostawał raz w miesiącu. To wszystko będzie bardzo długo trwało, oni się obejrzą, że to już 10 lat minęło. Nie? I to jest trochę, to, że jesteś trochę uwięziony w tej inwestycji. Okej, okay. Dawaj kolejną zaletę. No dobra. No to kolejna zaleta jest taka, że w dłuższym okresie czasu wartość tego mieszkania naśladuje koszty wynagrodzeń, koszty zbudowania nowej nieruchomości. One w dużym skrócie ze wynagrodzeniami idą. Wynagrodzenia rosną trochę szybciej niż inflacja, więc odpowiednio w długim okresie czasu no mamy takie zabezpieczenie inflacyjne, hedge inflacyjny tak zwany. Okej, okay, czyli nawet nie mówisz tutaj o wzroście wartości, tylko o utrzymaniu wartości tej to... nie nominalnej, tylko prawdziwej, tak? Tu znowu wrócimy do ciekawych danych. U mnie na blogu znajdziecie taki artykuł, on jest sprzed 100 tysięcy lat, nazwijmy to. Ktoś wiązał rynku nieruchomości. No, okay. Ktoś wykopał różne dane, znaczy prowadzę badania na ten temat, cen nieruchomości w jednej dzielnicy Amsterdamu z ostatnich 400 lat. Wow. Ja do tego jakby dogrzebałem jeszcze dane inflacyjne, jak się zmieniała inflacja. No i zasadniczo realna wartość, czyli po potrąceniu o inflację, wiadomo, że z realnej wartości my się nie najemy, ale to jest jakiś tam punkt odniesienia. No, ale po prostu fluktuowała przez 4 wieki. Była do góry, jak Holandia na przykład w XVI wieku, zasadniczo Holandia, no, to była potęgą. Potem się trochę zjechało, potem XVIII wiek podrosło, potem Napoleon tam trochę pognębił, więc znowu spadło. Potem do wojny był wzrost, potem wojna spadek i teraz znowu jest na wzroście. Teraz pewnie będzie spadek, no bo znowu finansowanie jest drogie. Ale zasadniczo to się tak kręci góra-dół w jednym cyklu. Bardzo fajny wykres. Tak jak Robert mówi o tym złocie, to polecam. No dobra, dawaj kolejną wadę. Ustawa o ochronie praw lokatorów w Polsce. No, to jest ogromna. To jest cios do ringu. To jest no dobra, ale żeby nie było tak sucho, no to podaj jakieś, nie wiem, 3 przykłady z tej ustawy, które utrudniają ten najem. No na przykład to, że prawo tam jest przeciwko własności, czyli najemca, który wejdzie w posiadanie, no to wiesz, to nie jest tak, że powiesz mu proszę się wyprowadzić, on mówi nie i w zasadzie masz poważne kłopoty z odzyskaniem swojej własności. Często kończy się to też tak, że jeżeli to nie masz do tego przygotowania w żaden sposób, to po prostu jak się natkniesz na oszusta, to on ci zdewastuje majątek i będzie totalnie bezkarny. Może być tak, że ta osoba będzie mieszkała, jawnie się nie płaciła i będzie to rozgrywała w ten sposób, że będzie totalnie bezkarna. A ty byś jakkolwiek chciał, ratując swój majątek, że tam coś chciał zareagować, to jeszcze się skończy to na przykład na prokuraturze, tak? Czy wszystkie inne takie przypadki. Są przypadki w Łodzi, gdzie ludzie odzyskali kamienicę i zbankrutowali, nie? Rozumiesz, bo tam najemcy zaczęli punktować, więc faktycznie to jest niebezpieczny zawód, inwestor na rynku nieruchomości. Nie, no ustawa o ochronie praw lokatorów jak najbardziej, duża wada. Janek, zaleta. Podam wodę, żebyś tutaj nie wysychł w tym ringu. Dziękuję. Kolejna zaleta. Kurczę, teraz mi wleciała z głowy, ale już ją mam na koniec. Zasadniczo jakby tak zwana rękojmia wiary Księgi Wieczystej. W tym sensie, że niezależnie co się działo nam w systemach prawnych, granicach i tak dalej, no to te nieruchomości jednak ich własność, pomijając tam różnych dekrety Bieruta i tak dalej, to są takie wyjątki w naszym kraju, własność jednak była pewna. Dlaczego? Jak na przykład kupowałem kamienicę na Śląsku, no to tam jak zajrzymy w Księgę Wieczystą, tam się znajduje czasami nawet w dziale trzecim na przykład dopisek nieznany wpis w języku niemieckim. Bo te księgi tam siedzą, to są jak księgi na przykład w kościelne księgi urodzeń, gdzie się można dokopać do XIX wieku. Tak samo te księgi wieczyste, one się gdzieś tam transponowały. I teraz ja na przykład pierwszą kamienicę kupiłem od gościa, który miał 94 lata, tu w Łodzi na Pabianickiej, i kamienicę wybudował jego ojciec. On ją wybudował mniej więcej w 1912. Czyli przed I wojną światową. I ta kamienica cały czas była w majątku jakby tamtej rodziny. Oczywiście są sytuacje odmienne, ale zdecydowanie łatwiej stracić pieniądze w banku, bo to różne są case'y i to tak właściwie w ostatnich 10 latach,
czy w jakichś tam kryptowalutach, czy innych historiach, niż te nieruchomości. No one w miarę, powiedzmy, abstrahując z jakichś takich właśnie krzywych akcji, powiedzmy, z wyłudzeniami, no to są w miarę nasze. Ale nie 100%, ale jednak są bardziej bezpieczne niż inne historie. Zaleta uznana. Dawaj, zwalą. Widzieliśmy wszyscy film Robin Hood, faceci w rejtuzach, nie? Tam jedna z pierwszych scen to jest, jak zamek mu tak na kołach wywieźli, nie? Za długi. Niestety, jeśli chodzi o nieruchomości w Polsce, nie ma takiej możliwości, więc jak będzie wojna na przykład, to co nie wywieziesz na tarczce, nie wywieziesz, tylko zostanie. Czyli nawet wadą jest to, że to jest po prostu nieruchome. Nieruchomość jest nieruchoma. Tak, w tym kontekście jest to wada. Nie, no jak najbardziej. Uznajemy. W razie czego możemy w niej zamieszkać. Po prostu kończymy kontakt z tym operatorem, najemca do widzenia, wprowadzą się, bida, okej, będę mieszkał w tej 10-metrowej kawalerce, którą ktoś wykroił, akurat tak wynajmowałem, ale cóż, w razie czego mam ten dach nad głową. Jak najbardziej. Cóż, żyjemy w socjalistycznym Związku Republik Europejskich, więc ponieważ wiecie jak to jest, dobrzy ludzie robią, znaczy źli, no, złe czasy kreują dobrych ludzi, dobrzy ludzie kreują dobre czasy kreują słabych ludzi, słabi ludzie tworzą złe czasy. Jesteśmy właśnie w tym cyklu, gdzie mamy dobre czasy, rodzą się ludzie, którzy stworzą nam złe czasy w pewien sposób. Co znaczy, że jeżeli baby boomers w Polsce z lat 80. osiągną wiek emerytalny, będą stanowić większość i mogą sobie zagłosować, że to jest nie fair, że oni nie mają, że te wszystkie złe kapitalisty trzeba uwłaszczyć. I to jest coś, co w Unii Europejskiej właściwie grozi, że stwierdzą, że za dużo tych wszystkich funduszy, za dużo tych wszystkich chciwych inwestorów, to powinno być dla ludu. Zdarzyło się już w historii wiele razy, więc historia lubi się powtarzać. To jest jedno z głównych ryzyk w Unii Europejskiej. Uznajemy, jak najbardziej. Taka zmienność polityczna, nie? Zmienność prawa, polityki. Ja powiedział, że nieuchronność może nawet. Okej, chociaż historia inne rzeczy pokazuje, ale uznajemy. No to z jednej strony, póki jeszcze Unia nam tego wszystkiego nie pozabiera, to jednak mimo wszystko, póki mamy taką w miarę normalną nieruchomość na wynajem, z operatorem jeszcze, to relatywnie jest ją łatwo sprzedać. No bo jeżeli myślę o mieszkaniu na wynajem u operatora, to raczej myślę o małej kawalerce, która kosztuje, nie wiem, 150, 200, 250 tysięcy, więc potencjalnych klientów na tego typu mieszkanie jest całkiem dużo. Operatorzy z reguły pomagają w ogóle w odsprzedaniu tego, sami czasami w ogóle odkupują. Więc zasadniczo wyjście z takiej nieruchomości, przynajmniej w takich nie strasznie pokręconych czasach, wcale nie jest trudne. Czasami, żeby to było szybko, małe dyskonto, ale to jest raczej chodliwy temat. To nie jest willa za 10 baniek, to nie jest 120-metrowy penthouse za 3 miliony, to nie jest, nie wiem, działka gruntu, którą, wiesz, zanim ją uzbroisz i tak dalej, to chwila minie. No takie mieszkanie jest jednak bardziej płynne niż inne nieruchomości. Żeby było ciekawiej, to nie uznaję. Z tego powodu, że podałeś ten argument dwa razy. Raz wcześniej jako to, że tą nieruchomość właśnie trudno jest sprzedać i te pieniądze nie będziesz mógł szybko wydać i one ci zostaną. A teraz użyłeś tego samego argumentu w momencie, że łatwo jest sprzedać, że jest płynne. Kiedy muszę, to w miarę łatwo ją sprzedam. Ale nie jest to na tyle łatwe, że wiesz, ja teraz mogę wziąć telefon, który tam gdzieś tam leży i sprzedać na przykład ETF-y, które mam po prostu na giełdzie. I mogę zrobić to zaraz. A zaraz nie znajdę notariusza, żeby sprzedać moje mieszkanie. Muszę mieć kwity i tak możemy dalej. Możemy się założyć, zadzwonimy teraz. Nie, no tak, ale kwitów nie wyciągnę i tak dalej. Więc chodzi o to, że takich impulsowych sprzedaży nie. Ale ta sprzedaż też może być, wiesz, jakaś tam warunkowa, coś tam, wiesz. No, chwilę trwa, nie, słuchaj, niestety decyzja zapadła, kurczę, jest nieuznane, Robertowi tutaj... Sędzia nieprzekupiony. Sędzia, no. Kalosz. Czyli ja już nie muszę odpowiadać, tak, tylko... No jak masz, no to już możesz jeszcze powiedzieć, ale zaraz będziesz mówić, tak, no to dawaj, jak już masz wadę przygotowaną, to dawaj. Tak, jeżeli najemca zniszczy, musisz zrobić remont i masz nieprzewidziany wydatek kilkadziesiąt tysięcy złotych. I nie każdy to ma, no. Okej, okay, także Robert dostał punkt, widzę Janek zażenowany, ale trochę o to chodziło. Także teraz ty, Robert, musisz podać pomysł inwestycyjny i od razu jedną zaletę do niego. Złoto. Kurczę. I zaleta. Jedyny prawdziwy pieniądz, czyli trzyma wartość w długim okresie. Wada złota. Nie generuje cash flow. Jak najbardziej. Znaczy, no, po prostu sobie leży i tyle. W przypadku wojny bierzesz worek, wyjeżdżasz. Czyli jest ruchome w porównaniu do nieruchomości. Możesz zabrać, schować, bezpieczne generalnie. Zakopać nawet, nie? Schować. Państwo może wprowadzić zakaz posiadania złota. To nastąpiło w latach 30. w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak. No to wtedy to zakopanie będzie miało uzasadnienie, nie?
uznawane wszędzie, praktycznie wszędzie na świecie. Złoto, no tak, jest, stanowi wartość, nie? Niezależnie gdzie i jak. Oczywiście państwa mogą zakazać, jasne, ale w długim okresie generalnie tak. Nawet jak zakażą, no to i tak obywatele będą widzieć wartość w złocie, tak? Że także i tak coś z nim zrobisz. To, że nielegalnie, no to jedno, tak. Ale jednak jesteś w stanie coś za to kupić. Nie? Stopy zwrotu ze złota w długich okresach czasu są niższe niż na przykład z inwestycji w giełdę zasadniczą. No ogólnie, raczej złoto nie jest od tego, żeby na nim zarabiać, nie? Tylko utrzymywać wartość. Zgadzam się. Ale jak kupisz złoto w dobrym momencie, to jesteś w stanie na tej twardej walucie zarobić nieporównywalnie ogromne, gigantyczne pieniądze. To jest teraz tak, jeden z takich momentów na rynku, tak przy okazji. Czyli tak uważasz, że jak teraz kupisz złoto i za jakiś czas sprzedasz, to będą ogromne stopy zwrotu z tego złota? Tak, jest to bardzo możliwe. Tak? To jest, mamy bardzo niebezpieczny czas, ale to jest kolejny, wiesz... Nie możesz się wyprztykać ze swoich zalet, tak? No dobra, uznajemy, dajesz dalej. Jest wrażliwe na spekulacje i sytuacje na rynkach finansowych. Czyli co, że można manipulować ceną złota? Tak, można po pierwsze kontrakty terminowe zawierać, futuresy, opcje. Papierowe złoto. Papierowe złoto. No właśnie, bo obrót złotem, jakby taki fizyczny, cele fizyczne, czyli tam, nie wiem, plomby, obrączki, produkcja przemysłowa, no to jest jakieś 5-10%. 90% to jest albo tezauryzacja, czyli utrzymywanie złota gdzieś tam w skarbcu, albo po prostu obrót taki finansowy, no stricte jako produkt finansowy. Okay. Chroni przed zakusami rządów, dlatego że z takim miernikiem patrzysz, co rząd robi, robi inflację. To jest podobny argument do tego, że przynosi wartość w czasie, ale tu chodzi o to, że chroni przed tym, co mówi rząd. W jaki sposób? Nie do końca rozumiem. W taki sposób, że rząd teraz zawsze powie, a walczymy z inflacją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Dodrukują. Właśnie, a tak tylko spojrzysz, ile jest warte złoto, ile powinno być, jaka jest baza monetarna i widzisz, co jest nie tak. To jest taki miernik do porównania w ogóle, nie? Po prostu takie odniesienie. Okej. Okay. Trudno je przenosić z miejsca na miejsce, zwłaszcza możemy mieć taką niespodziankę, że jesteśmy na wakacjach, gdzieś daleko na świecie, tu wybuchła wojna, no i jak my to złoto wywieziemy z tej Polski? Na pewno znasz się łatwiej niż nieruchomość. Tak, okej. Okay. Ale powiedzmy, że już nas złapało. Jak jesteś za daleko od tego, to nie możesz... Okay. Nie, no to, tak, no to w kontekście na przykład kryptowalut, no to duża wada, nie? Ale w kontekście nieruchomości, no to tak... Plus w tym kontekście jest taki, że nawet jak w tym czasie nie złapiesz, minie wojna, możesz pojechać w to miejsce i wykopać. I nikt może tego nie wiedzieć. Tak. Okej. Okay. No dobra. No, uznajemy. Dalej. Ale nawet jeżeli trzymamy to złoto... Ja powiedziałem plusem teraz. No tak, jeżeli trzymamy to złoto, musimy mieć albo miejsce na przechowywanie tego złota, czyli to miejsce do wykopania tego dołu, albo tam w safe, do którego musimy go wsadzić, więc to trochę kosztuje. No a jeżeli trzymamy to w profesjonalnym miejscu, no tam jednak są opłaty za przetrzymywanie tego złota. No tak. Czyli nie dość, że nie ma czynszu z najmu, to jeszcze są koszty. Mhm. Zgadza się, ale to odpowiada na wadę, którą wypomnił Janek. Jeżeli umieścisz to w takiej lokalizacji, której nie musisz pilnować, tylko właśnie za safe, gdzie płacisz tylko ułamek wartości, to masz takie ubezpieczenie, że to jest w jakimś sejfie w Szwajcarii, czy kurczę w Singapurze, czy gdziekolwiek indziej na drugim końcu świata i zawsze możesz po pierwsze schandlować sobie to, ale masz to bezpieczne, nieważne, czy będzie wojna w Polsce, czy nie. Więc jesteś w stanie to mieć sobie na odległość w bezpiecznym miejscu. Złoto fizyczne ma tą cechę, że no nie możemy mieć takiego małego piaseczku małego, że możemy zainwestować za 100 zł, na przykład złoto. No jednak ta moneta kosztuje już, nie wiem ile krugerrandy w tej chwili chodzą, tam 8 tysięcy złotych, czy coś takiego. Więc zwłaszcza dla osób początkujących w inwestowaniu, czy w jakichś oszczędnościach, no to jest taki poziom minimum, ile muszą zainwestować, to 8 tysięcy. Na lokacie możemy mieć, wiesz, 1 grosz, w kryptowalutę możemy sobie kupić też jakiś tam ułameczek, więc zawsze możemy tak po troszeczku tam sobie otworzyć. Tak, z kryptowalutami też dużo osób myśli, że trzeba kupić całego bitcoina, nie? I przez to nie inwestują. No właśnie. A tu jednak jest podzielne, faktycznie. Pod tym kątem, no to w kontekście kryptowalut, no to one są podzielne. Tutaj złoto też jest, ale no na pewno nie w takim stopniu, jak chociażby właśnie kryptowaluty, nie? Złoto jest zwolnione z podatku VAT. No zgadza się. Akcje też. Ale to nie jest wada. To nie jest wada, myślę, akcje też. No dobra. 5, 4, 3. Teraz może 2, nie wymyślę już. 1. Pip. Robert ma drugi punkcik. Akcje nie są zwolnione z podatku dochodowego. W sensie? No, kupiłeś, sprzedałeś. No nie są. A kupujesz złoto, mija pół roku i już jesteś zwolniony.
A, pół roku, dobra. Ale to też można zmienić. samochodach w leasingu też do niedawna było pół roku, a teraz jest 5 lat, więc wiesz. To nie są rzeczy niezmienialne. No dobra, ale Janek, uznaję. Twój pomysł i od razu zaleta. Okej, okay. No to wybieram w takim razie akcję spółki dywidendowej o odpowiedniej strategii. Nie takiej byle pierwszej z brzegu, ale dobra spółka dywidendowa. No i zaleta. Zaleta jest taka, że zasadniczo mamy co roku, albo czasem częściej na niektórych rynkach, regularny cash flow, który nam wpada do kieszeni, nie musimy z tym nic robić. Nawet nie musimy operatora wybierać. Nie masz wpływu na to, co się dzieje z ceną tej akcji w żaden sposób, ani co się dzieje w spółce. Jesteś bierny na to, nie? Na nieruchomości możesz reagować, tu totalnie jesteś, wiesz. Możesz sprzedać, kupić, nic więcej, nie? No okej. Okay. Tyle, że jak kupuję akcję dywidendową, to tak naprawdę ja ją kupiłem raz, już się nią nie opiekuję, bo tak naprawdę ta dywidenda przychodzi, wiesz, regularnie. To nie jest tak, że nie muszę wpływać na to, co się dzieje w spółce. Spółka się sama steruje przez to, że jest zarządcą, właściciela, jest rada nadzorcza. Czyli jest cały system, który się opiekuje tym wszystkim razem z giełdą. Okej. Okay. Generalnie musisz jeszcze mieć wcześniej wiedzę, jak zainwestować na rynku i jaką spółkę kupić. Bo daliśmy przykład jednej spółki, a to jak kupisz złą, to ci w ogóle jeszcze pójdzie na wartości w dół, nie? Więc musisz mieć wiedzę specjalistyczną do jakiegoś poziomu wyższą niż zakup złota na przykład. To prawda. Możesz kupić jedną akcję za 5 zł albo 10 zł, więc masz bardzo, bardzo mocno podzieloną jakby inwestycję. Dzięki temu możesz sobie kupić 20 różnych spółek i zbudować portfel, który ciągle będzie kosztował 100 zł tak naprawdę. Mogą ci dowalić nowy podateczek, tak jak na przykład w Polsce mamy podatek belki, od tego mimo wszystko musisz zapłacić. Jakbyś inwestował w innym kraju, to tego podatku nie masz, więc bywają podatki zmienne i to troszeczkę może negatywnie wpływać na zwrot z takiej inwestycji. Możesz kupić akcję do IKE albo IGZE, które jest zwolnione z podatków. Ale tam są dosyć duże ograniczenia, prawda? Tam jakby dużego kapitału przez to nie przepchniesz, nie? Jeżeli regularnie inwestujesz, to przepchniesz. Przedsiębiorca może wpłacić do IGZE 15 tysięcy złotych rocznie, w tym roku było. W ciągu 10 lat to rośnie, więc zgromadzisz 200 tysięcy samego nominału. To jest jednak emerytalne, ale zwolnienie z podatku jest. Okay. Jeżeli mówimy o inwestowaniu w Polsce, to dzisiaj jest dobrze, a jutro ci nowy przepis mogą dowalić i nagle okaże się, że na przykład ta branża zostanie zamknięta. I nagle może po prostu to zbankrutować z dnia na dzień, albo jeszcze lepiej mogą ci właszczyć, bo ktoś coś, tak jak było z Idea Bankiem czy cokolwiek takiego, jest dużo takich przykładów. Na szczęście możesz kupować akcje spółek dywidendowych na całym świecie. Na przykład możesz kupić sobie akcje firmy Apple, która też wypłaca dywidendę. I wypłaca nawet nie tylko rocznie, tylko bodajże kwartalnie albo comiesięcznie, czyli już praktycznie jak mieszkanie. Jeżeli spółka jest tak dojrzała jak Apple albo w ogóle jaka taka dojna krowa, czy ona już nie pójdzie bardzo na wartości, jeżeli pójdzie, to pójdzie niżej niż inflacja, tak, albo większość tych spółek w ten sposób się zachowuje, będziesz dostawał kasę z tego, ale faktycznie realna wartość tej akcji w dojrzałych spółkach po prostu stoi praktycznie w długim okresie. Okej, okay, czyli mówisz tutaj o takiej sytuacji, że wartość spada, ale cały czas i tak otrzymujesz dywidendę, tak? Okej. Okay. Natomiast większość spółek, jak prowadzi biznes, nie prowadzi biznesu jakby w miejscu, one nie stoją, one zawsze rosną, wchodzą nowe produkty, nowe modele, więcej powstaje sklepów, więcej fabryk, więc rośnie skala biznesu, dzięki czemu rośnie też potencjał dywidendowy, plus jak jest inflacja, to te produkty drożeją, więc nawet jeżeli firma otrzymuje stałą marżę 20% od droższego produktu, więc ci ta dywidenda nominalnie rośnie. Zasadniczo spółki dywidendowe mają wzrost dywidendy w krótszych i dłuższych okresach. W przypadku wojny nie wywieziesz tych akcji za granicę. Giełda przestanie funkcjonować i nie będzie jej. No ale mam te akcje za granicą, w końcu kupiłem Apple. Ale jeśli kupiłeś w Polsce i tu, czy kupiłeś na Ukrainie, nie ma. To prawda. Ale mogę kupić ETF. Zgadza się z twoją wadą. Ale widzisz, jakby się nie zgadzał, to byś mu punkta dolił. Na szczęście możesz kupić ETF na ileś spółek dywidendowych w różnych krajach, na przykład top 100 spółek dywidendowych na świecie. Wtedy nie musisz się zastanawiać, gdzie są te spółki, czy one są dobre, bo ktoś wykonał jakby pracę tą za nas. Oczywiście pobiera małe fee procentowe, ale ono jest niskie, bo to jest duży produkt. I nie musisz się też zastanawiać, co się dzieje w tych poszczególnych krajach,
One są wszędzie na całym świecie. Czyli zasadniczo, trochę uśrednianie, nie? To jest uśrednianie. No oczywiście, zaraz tu mi Robert przywali minusem, ale tak, osiągasz to uśrednianie dzięki temu. To, tak. Co powiedział Janek, będzie cię czasem kurciło za wolno, taka kasa chyba klik, kupię coś lepszego, nie? I to już nie masz za chwilę, nie? No tak. Ale tak, musiał zapomnieć o tej, wiesz, alternatywie, nie byś chciał sprzedać, bo już musiał zapomnieć, nie patrzeć na to, nie? No bo w tych spółkach dywidendowych chyba warto jest to, żeby zapomnieć trochę, nie? Żeby, tak. Żeby to potrwało trochę lat, no. Mogę ją łatwo sprzedać w momencie, kiedy zobaczę lepszą okazję inwestycyjną. Na przykład fajne, tanie badaj, mieszkanie to samo, nie? Na wynajem. Ale jak na przykład jest tak, że nie wiem, czy wiecie, ale rynki, giełdy tak naprawdę, giełda amerykańska i giełdy europejskie są odwrotnie skorelowane. To znaczy, że jak mieliśmy rok 2008, to giełda w Stanach po prostu i tak samo nieruchomości, wszystko szło tak na maksa, nie? A w Polsce, no, też było, powiedzmy, wysoko wtedy. Natomiast zobaczcie, że dzisiaj mija 10 lat, kolejne, od, czy 15 lat od czasu tego szczytu i ceny w Stanach giełdy wywaliły w kosmos, a w Polsce ledwo co odzyskały to, co było 15 lat temu, tak faktycznie. Co oznacza, że możesz być uwięziony w takiej spółce, że sprzedaż, ale ze stratą. Mimo ci zarabia, byś chciał, już widział, że inne rosną do góry, nie? To jest cykliczne, czyli czasem możesz być zmuszony do tego, żeby bardzo długo czekać, jeśli będziesz chciał wyjść faktycznie z zyskiem nominalnym. No tak. Ale w sumie inwestuję po dywidendę. Okej. Okay. Mogę zainwestować w taką branżę, która zarabia dzięki, może inaczej. Inwestując w spółkę dywidendową danego typu, mogę zabezpieczyć sobie ryzyko kosztów w innym biznesie. Przykładowo, mam nieruchomości, ok. Jaki jest duży kawałek kosztów w nieruchomościach? Ogrzewanie. No dobra, no to kupuję sobie akcję spółki, która żyje z ciepłownictwa. Będę miał dywidendę. Jeżeli koszty ciepłownictwa wzrosną, one będą więcej zarabiały, no to moje mieszkania może będą mniej zarabiały, ale będę zarabiał w tej spółce dywidendowej. Więc mogę sobie znowu zabezpieczyć inne rzeczy. Więc przykładowo bolą mnie koszty ubezpieczeń, spoko, kupię sobie 5 akcji spółki ubezpieczeniowej, trochę będę na tym zarabiał. Jeżeli akurat mówimy o, wiesz, akcje spółek różnych, na przykład jeżeli kupisz sobie REITa, czyli akcje, znaczy udział tak naprawdę, ale to jest takie, traktujemy to jak akcje, w funduszu inwestującym na wynajem, to będziesz faktycznie miał stabilne, pewne dochody. Ale gdybyś to zrobił samodzielnie, to byś zarobił znacznie więcej. Tak faktycznie, żebyś wiedział, co robisz. Ja nie mogę z Konrada. Jakbyście to widzieli, Konrad tutaj pod stołem przychodzi, żeby drugą kamerę ustawić. Przepraszam, Robert, kontynuuj. Rozproszyło mnie trochę, nie słuchałem, zaliczam. Pomijając dywidendę, spółki dywidendowe też zyskują na wartości. I co więcej, ona z reguły jest skorelowana z tym potencjałem dywidendowym. Czyli przykładowo, jeżeli firma, dajmy na to, przejmie inną firmę, urośnie, albo nie, uruchomi nową fabrykę, uruchomi nowy produkt, to nie tylko nam wzrośnie dywidenda, ale skoczy też sama wycena akcji danej spółki. Czyli możemy sobie wtedy zegzitować, możemy z niej wyjść i zgarniamy jeszcze też górkę jakby zysku. Żeby tak było, jak mówi Janek, jednak mimo, że akcja jest pasywna, to ty musisz aktywnie, to chociaż obserwować ten rynek i się trochę uczyć. To może byś umiał rozpoznać, kiedy wejść, kiedy wyjść, co się dzieje na rynku, obserwować, czy tam nie jest czas, żeby jednak kupić, czy nie sprzedać, mimo wszystko, bo jak ktoś już to inwestuje, to tylko czysto teoretycznie zapomina. On i tak będzie to obserwował, sprawdzał ileś czasu, czyli to jest jakaś mentalna praca tam włożona. Jeszcze wiesz, na weselu telefon, o dobra, sprzedam. Dobry przykład, jesteśmy na wakacjach z kilkoma znajomymi, oni wszyscy tylko, ty patrz, Bitcoin, wszyscy patrzyli, niby pasywnie inwestują, ale tu poszło tak, do góry, tak, tak. Cały czas. To jest to. Mogę zatrudnić wealth managera, który będzie zarządzał tymi akcjami, tym portfelem akcji dla mnie. Więc zasadniczo to będzie bardziej pasywne, no bo wiecie, no to z każdą nieruchomością jest tak, że ktoś się tym musi zająć, no tylko pytanie, czy to jestem ja, czy ktoś inny. Tylko wealth managera możesz zatrudnić wtedy, kiedy masz jakąś wartość tego portfela, a nie za każde 100 zł. Tak faktycznie, no bo to będzie dużo kosztować. Ale mogę wykorzystać tak zwanego robodoradcę. Są takie programiki specjalne, które po prostu utrzymują ci stałą proporcję akcji czy tam, tych ETF-ów właśnie w portfelu. Więc zasadniczo no, jesteś w stanie to też częściowo zautomatyzować. 4, 3, 2, 1. No Janek, brawo! Dobra, oko podbite leży. To mamy 2-1, lecimy dalej. Kto teraz podaje pomysł? Bo to był twój pomysł, czyli teraz ty podajesz pomysł i zaletę. Rodzaj inwestycji. Okej.
Zakup pakietu mieszkań na wynajem od dewelopera na etapie budowy. I zaletę. Kupujesz taniej, bo kupujesz na etapie dziury w ziemi. Jaka jest rada? Deweloper może się wysypać i nie dowieźć budowy na czas. Jeśli by tak się wydarzyło, mamy mimo wszystko, jeżeli to dobrze kupisz, ustawę deweloperską, która bardzo cię chroni. No ale jeżeli kupujesz pakiet i robisz to jako przedsiębiorca profesjonalnie, no to ustawa deweloperska do końca cię nie obejmuje. Że jesteś konsumentem. Nie jesteś konsumentem wtedy. Tak. Zgadza się, dlatego trzeba umieć skalkulować ryzyko i zrobić to nie tak, że ja kupuję na typowo na siebie, tylko mogę zrobić to klientom, to sprzedawać od razu i kupujemy to w pewien sposób wspólnie, żeby, jeżeli chcemy się chronić, możemy się ochronić. Przez to, że jest to tak skomplikowane, że musimy kupić pakiet, wynegocjować, znaleźć klientów, obrócić, sprzedać, to nie jest to inwestycja, tylko biznes. Tak naprawdę musimy być w niego zaangażowani czasowo. Nie będziemy sobie tego robić z Hawajów, nie robiąc nic. No jednak albo za tym jest zespół ludzi, albo jestem sam w to jakoś zaangażowany. No jednak to nie jest coś zautomatyzowanego, co mogę AI za mnie zrobi na przykład. Albo jakiś, nie wiem, robot doradca, czy tam cokolwiek innego pasywnego. Robot doradca. A to się tak nazywa na pewno. Nazwa jest debilna. Tak to nazywają. Ale może być tak, że kupujesz w jednym momencie i czekasz, aż deweloper będzie budował i wartość generalnie nieruchomości zyskuje na wartości, jak tylko jest dach powstaje, dlatego że Kowalskiemu się włącza taka żarobeczka nad głową. O, stoi budynek, to można iść kupić, a wtedy ceny idą do góry. Ty nic w międzyczasie nie robisz, czekasz, aż deweloper grzecznie to wybuduje. Tyle. Okej, ja tak jeszcze wtrącę, a jeżeli kupiłeś to właśnie na inwestorów zewnętrznych, no to już wtedy ty też zarabiasz na wzroście wartości? To zależy, jak się dogadamy. To jest dodatkowe pytanie. Więc... Tak, wiesz, wtrąciłem, bo mnie zaciekawiło. To zależy. Jeżeli zrobimy to sprzedaż za prowizję, to oni sobie zarobią, ja zarobię prowizję. Jeżeli zrobimy to na tej zasadzie, że oni kupują, ale mamy umowę o współpracy i mamy określony procent udziału w zysku u każdej strony, no to jedna strona aktywna, druga pasywna. Można to jeszcze zrobić tak, że dogadasz się z deweloperem, że jego zespół sprzedaży ci to sprzeda dodatkową prokę i to już w ogóle jest robodoradca. Okej. Przelatujący samolot spada niestety na tą budowę, no i rozwala tą budowę. Jesteśmy zamrożeni na rok, dwa, trzy. No i niestety na przykład to lewarowanie, które wykorzystaliśmy, żeby na przykład zrobić ten wkład własny, żeby zarezerwować te mieszkania, utyka. Co więcej, tych mieszkań nie będzie. Być może już je przedsprzedaliśmy w ramach jakiejś cesji. I nagle się okazuje, że cała transakcja, którą planowaliśmy, się wysypuje albo jest mocno opóźniona w czasie. Czyli zależność od fizycznych jakichś wydarzeń danej inwestycji w danym jednym miejscu. Zgadza się, natomiast kluczem w takich inwestycjach jest minimalizowanie swojego ryzyka. To znaczy, że jak bierzesz wszystko na siebie i tak się wydarzy, to jest źle, ale jeżeli to zrobisz tak, że posprzedajesz cesję, to ty faktycznie nie odpowiadasz za to, tylko deweloper. To jest sprzedaż w białych rękawiczkach. Musisz naprawdę dużo czasu poświęcić na to, żeby nauczyć się tego wszystkiego, rozkminić te umowy, no i żeby tak naprawdę umieć prowadzić ten biznes. To nie jest tak, że rano się obudzisz i stwierdzisz, a to ja kupię 10 mieszkań dewelopera. No nie, no to już wymaga naprawdę dużego doświadczenia i takiego dużego zaangażowania myślowego. Się naprawdę trzeba zainwestować dużo czasu w nauczenie się tego biznesu. No i też trzeba trochę pochodzić po tych deweloperach, żeby dobrą ofertę wyrwać, nie? Oczywiście, że tak, chyba że zna się kogoś takiego jak Patryk Nocek i wszyscy deweloperzy znają jego. To jest żarcik, ale... To jeszcze jest druga opcja, ale stopy zwrotu, które są przy takim zakupie, są tak duże, że rekompensują wszystko inne. Okej, wysokie stopy zwrotu, zgadza się. Także i na rynkach finansowych, i w teorii inwestowania, i w praktyce zresztą też, wysoka stopa zwrotu idzie za wysokim ryzykiem. Te ryzyka jakby tutaj oczywiście wymieniam, no i takim ryzykiem jest to, że przyjdzie rząd, zrobi wrzutkę do ustawy i powie, że nie można robić cesji, albo cesję można robić tylko w wyłączonych, pojedynczych wyjątkach, na przykład do rodziny, raz w roku, czy tam raz na 3 lata, wypad z baru. I to jest konkretny case, który teraz się odbywa, prawda? To jest coś, co tak. Się dzieje w tej chwili. To jest akurat sytuacja, do której moi znajomi regularnie wysyłali mi artykuły. Myśmy znaleźli 4 obejścia u nas, nie powiem teraz na antenie jakie, 4 obejścia tego są bardzo proste. Można to inaczej rozwiązać i nie będzie nas ta ustawa ograniczać. Innymi słowy, jeżeli rząd to wprowadzi, liczę na to, dlatego że po prostu będziemy zarabiać więcej pieniędzy. Będzie mniej osób, które będą to robiły. Bo ja będę potrafił znaleźć obejście, że już znalazłem kilka możliwych obejść, co znaczy, że spodziewałbym się raczej zapisów, no, kolejki zapisów na takie mieszkania. Okej.
Obok inwestycji, w której kupiliśmy ten pakiet, nagle się okazuje, że wchodzi nowy deweloper i puszcza na rynek kolejnych 10 budynków, więc nagle się robi wielka, duża podaż po prostu ofert w okolicy i nie jesteśmy w stanie wyjść bardzo łatwo z tej inwestycji. Ale ponieważ nieruchomości są bardzo wolne, czyli jutro w nieruchomościach to za pół roku, a za tydzień to jak za 5 lat, to jak wejdzie, to my zdążymy pierwsze sprzedać i kupić od tego drugiego, bo już będziemy znali rynek. W międzyczasie okazało się, że gospodarka wpadła w recesję, ludzie zaczęli tracić pracę, jest mniej budów realizowanych, zaczęły spadać ceny materiałów, zaczęły spadać ceny robocizny, firmy budowlane odzwaniają, wracają do klientów, przychodzą na czas na budowę. Trzeźwi. Trzeźwi jeszcze. Dokładnie, cuda się dzieją, powtórka z 2009 roku. No i nagle się okazuje, że wystarczy poczekać rok i się kupi taniej, więc nikt nie kupuje naszych mieszkań, które my im oferujemy, bo w kolejnych inwestycjach są tańsze mieszkania. Oczywiście, dlatego jeżeli przewidzisz taką sytuację z góry i w umowie możesz bezkosztowo wycofać się z takiej umowy, z niektórymi deweloperami tak się dogadywaliśmy, że możemy rozwiązać pod pewnymi warunkami bez żadnej konsekwencji po naszej stronie taką umowę. Okej, okay. A tak z ciekawości, jakie te warunki mieli? No, jeżeli do pewnego momentu im oddamy, no to zwrot całości pieniędzy. Okej. Okay. Co ty na to? Że muszę zapłacić podatek VAT w momencie, kiedy sprzedaję poprzez cesję. Czyli ten mój potencjał zysku no jest niestety skonsumowany przez część podatku. Tak się dzieje tylko wtedy, jeżeli przekraczasz przez podmiocie, który tę cesję sprzedaje 200 tysięcy złotych obrotów w ciągu roku. Czyli jak robisz taki pakiet mieszkań, to musisz rozbijać to na różne podmioty. Żeby to, tak, że kupiła jedna spółka, a ta spółka, która faktycznie wystawia fakturę na cesję, to może być inny podmiot. Ale masz cesję poniżej 200 tysięcy złotych? Jedną? Oczywiście. W sensie. Bardzo dużo. Okay. Większość. Czyli musisz mieć bardzo dużo spółek, żeby prowadzić to na dużą skalę. To jest kolejna wada niby, tak? Okej. Okay, nie bardzo. No, podoba mi się w ogóle to, że te wady i zalety, które podajecie, to one są w odniesieniu do tego, co ktoś ostatnio oczywiście mówił. Ale po pierwsze, dobra, po pierwsze jest tak, że na tych cesjach zarabia się właściwie bezkosztowo i bez ryzyka takiego, który ma deweloper budowlanego. Masz po prostu, nie masz tych ryzyk. Jest tylko ryzyko finansowe. No tak. Trudno wyskalować ten biznes jakby na cały świat. To znaczy, jeżeli chcę być biznesmenem, chcę zrobić jednorożca takiego, jak tam widzimy, no to z handlu cesjami tego nie wyczarujemy. No to będzie fajny biznes oczywiście, ale to nie będzie ten ex tak zwany, wycena na miliard, spółka giełdowa. To jest coś małego. Jeżeli ktoś ma ambicje zbudowania naprawdę dużego biznesu, to nie tędy droga. To nie jest argument, ale to jest tak, że jeżeli nie ma takiej osoby na świecie, którą stać na zakup wszystkich nieruchomości, to jest jasne, nie? Ale dobra, to jest akurat taki żarcik. Jeszcze a propos zalety. Jeżeli rynek się łamie, możesz także odroczyć termin płatności deweloperowi do tego stopnia, że on oddaje budynek, wpuszcza Cię pod pewnymi warunkami na remont, wyremontowujesz to, wynajmujesz, ale za nieruchomość płacisz na przykład rok później. Zgadza się. Wtedy okazuje się, że masz ultra bezpieczeństwo i dużo czasu i korzystasz z jego kapitału za darmo. Tylko co deweloper, w jakich warunkach deweloper na coś takiego się zgadza? No bo to... COVID-zie na przykład się zgadzali. Czyli ewidentnie wtedy potrzebują sprzedaży, nie? Żeby... Wtedy, kiedy jest strach na rynku, czyli tak jak teraz, deweloperzy również, no teraz już jest ten procent 2% to już mniej, ale jeszcze 2-3 miesiące temu zgadzali się na różnego typu wyjątkowe warunki. Jak bardzo dobrze żre na rynku, to deweloperzy mówią, jakie tam cesje, co ja wam będę sprzedawał w ogóle. Kiedyś siedziałem w panelu z Nikodemem Iskrą z Murapolu, no, taki inwestorów nazywał inwestorami, takie osoby, które robią flipy na pierwotnym tak zwane, czyli na przykład cesje, nazwał ich inwestorami. On nie rozróżniał, nie? On nie odróżniał inwestora, osoby kupującej mieszkanie na wynajem od osoby robiącej flipa albo po prostu kiszącej mieszkanie, które stoi puste. No ale w każdym razie on w pewnym momencie powiedział, nie, my zaczynamy z tym walczyć, nie będziemy sprzedawać, nam się tak dobrze mieszkania sprzedają, że chrzanie to. No i, że tak powiem, może w dobrych czasach kurek z mieszkaniami po prostu może zniknąć deweloperzy. Nie będą robić tych cesji. Za łatwo będzie im się sprzedawało. Po co dawać marże? Ale każdy deweloper, żeby dostał finansowanie bankowe przed bankiem, musi udowodnić, że już jakąś część sprzedał. Sprzedaż czegoś, czego jeszcze nie widać, nie ma oficjalnej oferty, nie ma oficjalnej sprzedaży. Jeżeli deweloper wchodzi na nowy obszar, nie ma komu sprzedać,
i pojawia się taki zbawca na białym koniu, który kupi Robert na koniu. Kupi taniej, tak, w niebieskim narożniku i który mówi, ok, kupię od ciebie, rozwiążę ci problem biznesowy i tak dalej, to nagle zyskujemy dobrego kontrahenta. Sprzedam taniej i uruchamiamy od razu finansowanie tak naprawdę dla takiej inwestycji. Bez takiego podmiotu wtedy jak mój podmiot na przykład, czy takie podmioty jak ja, niektóre inwestycje mogą się po prostu nie udać. Pomaga to deweloperom. Jestem bardzo uzależniony od sytuacji makroekonomicznej, no bo jeżeli kupuję mieszkania na rynku pierwotnym, one w większości są kupowane przez konsumentów. Konsumenci na rynku pierwotnym w większości kupują na kredyt. Do niedawna, bo już niedawno przestali po prostu kupować. No i w momencie, kiedy mamy podniesienie stóp procentowych, jak mieliśmy ostatnio, po prostu klienci wyjeżdżają z rynku. Jest zdecydowanie trudniej mi uplasować po prostu te mieszkania, które nakupiłem może w 2021 roku, myśląc, że będzie super w 2022 roku. A nagle się okazuje, że wcale nie. Okej. Okay. Więc wtedy musisz mieć taką drogę wyjścia, to jest świetny argument, dlatego że bez tego jest niebezpiecznie. Co znaczy, że w takiej sytuacji, mimo że ludzie nie kupują, to wtedy wynajmują. Innymi słowy, przekonwertowujesz te mieszkania na wynajem, dlatego my, kiedy kupujemy takie pakiety mieszkań, one są z przeznaczeniem na wynajem w 90% przypadków. Co znaczy, że jak taka sytuacja zaistnieje, to my po prostu je przerzucamy na wynajem, wynajmujemy i musimy oczywiście znaleźć finansowanie. To jest inna rzecz, ale wtedy mamy najem, który jest dużo bardziej opłacalny niż zakładaliśmy. Tak jak zresztą teraz jest na rynku. Okej, to pamiętam nawet kiedyś rozmawialiśmy i mówiłeś o tym, że kiedyś te twoje cesje czy gotowe mieszkania sprzedawaliście pół na pół, jak dobrze pamiętam, inwestorom i klientom indywidualnym, którzy mieli tam zamieszkać. Mhm. A teraz, tylko jakiś czas temu o tym rozmawialiśmy, to mówiłeś o tym, że no, znaczna większość jest inwestorów. Czy teraz ten trend się jakoś już zaczął odwracać, tak, czy dalej inwestorzy? Tak, zaczął się odwracać. Tak, okej. Okay. Musisz mieć no przynajmniej parę naście albo 10 tysięcy, żeby kupić na jakąś, znaczy może nie kupić, ale zarezerwować jakąś nieruchomość. Znaczy nie zrobisz tego za 100 zł czy 1000 zł, więc znowu dla osoby, która na przykład buduje pierwszy jakiś tam portfel jakby inwestycyjny, no to cóż, musi mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych. To też nie jest tak, że każdy na ulicy ma tyle pieniędzy. No większość osób ma niewielkie oszczędności. No i nie umieści tych oszczędności sobie w flipowaniu cesjami. Tak, w zasadzie jeszcze Robert mówił o pomyśle, który zakłada kupienie pakietu mieszkania, a nie jednego, więc tym bardziej, nie? To wtedy już... No już nie będę go tam tłukł w tym narożniku. Od razu odpowiem. Ostatni raz moje pieniądze na taki zakup wyłożyłem w 2017 roku. Od tego czasu nie inwestuję swojego kapitału na takie inwestycje, więc taki kapitał można pożyczyć, nic nie musisz mieć. No tak, ale na starcie myślę, że komuś byłoby ciężko, nie? Komuś, ale nic nie musisz mieć, bo jak miałbyś pożyczyć na jakąś tam pseudoinwestycję gdzieś tam, bliżej nieokreśloną, to nie dostaniesz. Ale jeżeli pójdziesz do kogoś, kto wie, że się na tym znasz i mówisz, że jest taka inwestycja, jest to w nieruchomość, ty wykładasz kasę, ja robię wszystko, dzielimy się w udziale, to dostaniesz bardzo często od kogoś, kto ci ufa. No tak. Czyli nie musisz mieć swojego kapitału. Można to zrobić bez kapitału. No ale to znowu, czy inwestycji, czy mówimy o inwestycji, czy o prowadzeniu biznesu, bo to zawsze są dwa aspekty. Tak, bo już był, nie? W zasadzie, że to jest biznes. Powodzenie jakby takiej, można powiedzieć, udanego flipa na pierwotnym zależy od szeregu czynników. To nie jest tak, że to nie jest zero-jedynkowe, że dostanę jakąś tam wypłatę odsetek z obligacji, czy skarbu państwa jeszcze na dopłatkę, albo jakieś tam odsetki z banku, tylko tak. Budynek musi zostać wybudowany i nic tam się nie może wydarzyć. Czyli generalny wykonawca nie może się wysypać nagle w trakcie budowy. Rzeczy się zdarzają. Nie może nastąpić problem na przykład z infrastrukturą, bo nagle się okaże, że nie możemy podłączyć budynku do centralnego. Opóźnia nam się oddanie budynku na przykład o rok. No i ciąg dalszy. Może się wysypać bank spółdzielczy, dajmy na to, który finansował danego dewelopera. No i on się wysypuje z tym rachunkiem powierniczym. No fajnie, że pieniądze były bezpieczne na rachunku powierniczym, nawet jeżeli każdy kupował we własnym imieniu, no ale się zamroziły na jakiś tam czas. Więc jakby to nie zależy, sukces nie zależy tylko od tego, że wybierzemy dobre mieszkanie i znajdzie się kupujący na tą cesję, tylko ileś tam rzeczy jeszcze musi zaklikać, żeby to się nie wysypało po drodze. Tak jest. Oczywiście, ale jest tak. Tu było bardzo dużo argumentów, więc się chociaż do jednego odniosę. Jeżeli deweloper się opóźnia i nas informuje, no niestety, szanowny panie Robercie, opóźniamy się, o ile, o pół roku, no nie wiem, co mam panu powiedzieć, jestem naprawdę zdruzgotany, odkładam słuchawkę, mówię, jest, ceny pójdą jeszcze więcej do góry, więc czas gra na naszą korzyść. A dlaczego mają ceny pójść do góry?
Dlatego, że nieruchomości w długim okresie zachowują się antyinflacyjnie. I teraz mówimy o długim okresie. Innymi słowy, najczęściej przedłużenie okresu przez dewelopera oznacza, że mamy dłuższy okres do sprzedania albo mamy szansę, że ceny urosną do góry. Więcej. No tak, ale to jest jakaś jedna inwestycja w jednym miejscu. Ale mówimy o zalecie. Ma, powiem tak, no w Polsce deweloperów pewnie jest ponad 1000, licząc małe i średnie podmioty. Pewnie więcej. 15 największych deweloperów odpowiada za jakieś 20% mieszkań na rynku. Jakby to pokazuje, jakby, jak bardzo jest rozproszony ten rynek. Więc to, że się jednemu opóźni, a drugiemu, wiesz, że jeden się opóźni o pół roku, jakby z budową, to raczej nie wpłynie na ceny. Tym bardziej, że to jest długoterminowe. Chodzi o to, że chyba nie zrozumiałeś. Chodzi o to, że mogę dłużej poczekać. Mam dłużej tą bezkosztowo, korzystając z kapitału mojego szanownego kontrahenta, szansę na sprzedaż tej, gdyby z mniejszym ryzykiem tej inwestycji, albo mam szansę na to, że ceny do czasu, aż on skończy, pójdą do góry. I to się nam wielokrotnie zdarzyło. No tak, tyle że to jest pod warunkiem znowu tego, co mówiłem w poprzednim. Że no ale tego argumentu już użyć nie możesz, na szczęście. Że on w ogóle dokończy tą budowę. Okej. Okay. No dobra. Przestał się śmiać. Czekaj, 5, 4, 3, 2. Nie mogę 1. Tak płynnie wycofać kapitału z dnia na dzień. Tak. Chyba, że... Chyba, że masz zapis, że możesz to zrobić. Jeżeli, bo czasem możesz, jeżeli tego normalnie nie możesz zrobić, to możesz znaleźć inną osobę, która wejdzie w twoje buty bardzo szybko. Najczęściej jest tak, że są pewnego rodzaju okresy skoków cen w takiej inwestycji. Czyli jak kupisz, powiedzmy, na etapie dziury w ziemi i zostanie wybudowany garaż czy pierwsze piętro, to cena się nie zmieni. Ale jeżeli kupiłeś na etapie pierwszego piętra, a jest na etapie już ostatniego piętra, to mimo, że budynek nie jest oddany i powiesz... Słuchaj, mam coś, co kupiłem w starych cenach, jest to poniżej kosztów wykonania, oddam Ci w gratisie, kto chce. To jestem w stanie w ciągu 24 godzin to zrobić. Jak się pojawia COVID, nagle są wszyscy zamknięci, do notariusza nawet nie jest prosto się wybić. Na przykład twój kupujący jest na Białorusi, miałem ten case, który miałem zawartą umowę deweloperską na kupno. Chcę wycofać pieniądze, nagle się okazuje, że nie mogę tego zrobić jednak na naciśnięcie guzika. To znaczy potrzebuję fizyczną infrastrukturę, żeby na przykład rozwiązać czy zawiązać umowę. Notariusz, umowa deweloperska, czas, to nie jest szybkie. To jednak trwa i wymaga jakby też przemieszczania się fizycznego. Znaczy nie robię tego, nie będę tego robił zdalnie z Hawajów, znowu jako ten przykład, czy tam z Mazur. No jednak wymaga to jakiejś fizycznej obecności. Mają czy pracowników? Od razu w opozycji do mojego szanownego oponenta powiem, że możesz to zrobić z Hawajów, jeżeli masz, bo nie musisz tego robić dokładnie wedle wszystkich procedur, tylko chodzi o to, że możesz dogadać się w ten sposób. Dobra, jestem na Hawajach, chciałbym to sprzedać, ale jest COVID, wszystko zablokowane. Cena tego, co mam, taka realna, gdybym chciał czekać, jest już, powiedzmy, kupiłem za tyle, jest tyle wyższa, ale jeśli wejdziesz w tę inwestycję i kupisz ją, dam Ci ją z dyskontem i tak na tym zarobię, i możemy to sobie zrobić po prostu podpisując umowę zdalnie, klikając myszką, ty nie wyślesz pieniądze na konto i tak naprawdę jeszcze w sposób nie... To nie jest forma cesji takiej normalnej, jest to forma umowy, że ty w pierwszej możliwej chwili przejmiesz prawo do zakupu tej nieruchomości. My nie handlujemy nieruchomością, tylko prawem do zakupu. I to nie jest oficjalna cesja, ale jest to forma umowy cywilnej, gdzie jak gdyby wszystkie pożytki z tego tytułu przejdą na ciebie w jakiś sposób. Potem oczywiście trzeba to dokończyć, ale można to zrobić już. Czyli żeby prowadzić inwestycje, musisz poruszać się w szarej strefie, ponieważ za chwilę zostanie to zakazane. Musisz wymyślać nieistniejące twory prawne, żeby zawrzeć transakcję, które nie możesz zawrzeć, bo ustawa mówi wprost, że cesja umowy deweloperskiej musi być w formie aktu notarialnego, więc znowu no, tworzysz fikcję tak naprawdę, tworzysz nierealną transakcję. To możesz ustanowić pełnomocnika, wysłać to pełnomocnictwo do Polski i ktoś inny zrobi to za ciebie. No cóż, może być sytuacja, tak jak była na przykład Dolkan i SK Bank, gdzie bank z przestępcami de facto z dewelopera się dogadali i tak naprawdę pieniądze wpłacone na budowy realizowane przez Dolkana na konta w SK Banku, finansowane wszystko w jednym otoczeniu, wszystko trafił szlak, ponieważ no, doszło do zmowy tak naprawdę. I tak samo zmówiony może być pełnomocnik, który dostanie po prostu pieniądze pod stołem. Masz tutaj 20 tysięcy od Roberta, tutaj z tego jego przedpłaty. No, zaraz sobie przelutujemy. To, jeżeli jesteś deweloperem
i podpisujesz umowę z generalnym wykonawcą, to generalny wykonawca ma jakąś tam karę, ale z budowy może zejść, prawda? A jeżeli deweloper buduje i jeżeli ty kupisz od niego całość tej inwestycji, to faktycznie ty stajesz się tak jakby właścicielem tych wszystkich praw, a dewelopera spychasz do roli generalnego wykonawcy, który jest uwięziony w tej wykonawcy, w tej inwestycji i masz, że tak powiem, jesteś hiperdeweloperem, bo masz wszystkie plusy, a nie masz praktycznie żadnych minusów, bo on i tak ma całą odpowiedzialność na sobie, a ty nie. Jeżeli wybuchnie wojna, to nie wywieziesz tych swoich cesji z tą budową do innego kraju, na tych kółkach, jak ten zamek. Zapniesz sobie wteczkę i wywieziesz. Ale papiery tak. I napalisz w piecu. Od razu zapytam, czy już ten, czy nasi goście przede wszystkim, czy jeszcze żyją. Żyją, ale tak, zostawiajcie komentarze, bo po tej sesji, co my tutaj będziemy mieli sesję Q&A, także będziemy odpowiadać na pytania. Ja tutaj już kilka oznaczyłem sobie gwiazdką, o których później wspomnimy, także zostawiajcie więcej, będziemy na nie odpowiadać. Ale kontynuujmy, kto teraz, bo ja się zgubiłem. Teraz ja, ale na szczęście możesz kupować sobie mieszkania na poziomie właśnie może prawa do mieszkań, czyli po to, żeby je potem odsprzedać, właściwie w większości krajów świata zdalnie. Na odległość możesz to zrobić. Możesz to zrobić w innym kraju. Z tymi pełnomocnikami i tak dalej. Ale możesz. No wszystko możesz. W sensie, jeżeli mówisz o wojnie, to zróbmy to w Hiszpanii, no, zróbmy to w Portugalii. Przypuszczalnie nie zrobisz, nawet prywatnie inwestując jakby swoją kasę, to nie zrobisz tego tak zwanego 10x, 100x na zasadzie, że możecie kupić akcję na giełdzie spółki, która po prostu, nie wiem, jak CD Projekt czy jakakolwiek inna spółka, która miała bardzo fajny, szybki wzrost, która, nie wiem, odpala nową technologię, która dzięki temu rośnie razy 50, razy 100 w ciągu 10 lat. Ciężko wykręcić, mimo bardzo fajnych i atrakcyjnych stóp zwrotu jakby na flipowaniu na pierwotnym, to aż takiej stopy zwrotu no nie wykręcisz po prostu w takim okresie czasu. 20, 30, 50% nawet i więcej na kapitale inwestującego, jasne. No ale to nie będzie aż taka liczba. Ale możesz zrobić rzecz następującą, że po pierwsze kupić od dewelopera prawa do mieszkań, bo kupujesz w hurcie, czyli masz trochę niższą cenę, odsunąć trochę termin zapłaty, bo to, że kupujesz, nie jest tożsame z terminem zapłaty, sprzedać pewną część mieszkań inwestorom z małą przybitką, i pozostałą część mieszkań masz bez wkładu własnego. Czyli zapłaciłeś deweloperowi jego własnymi pieniędzmi. Do zrobienia. W dłuższej perspektywie, ponieważ w Polsce przybywa bardzo dużo mieszkań, budujemy najwięcej w Unii Europejskiej per capita z dużych krajów, w pewnym momencie jednak tych mieszkań nam się nasyci. To, co było do wyremontowania, już wyremontujemy, to, co było do wybudowania, to wybudujemy. No i siłą rzeczy rozmiar tego rynku zacznie spadać. Znaczy dzisiaj widzimy, że w zeszłym roku było sprzedanych 40% mniej mieszkań. Oczywiście to jest kwestia stóp procentowych, no ale im dalej w las będzie mniej Polaków, imigrantów aż tak dużo nie przyjeżdża, więc siłą rzeczy ten kraj będzie spadał liczebnościowo. Więc z czasem coraz mniej mieszkań trzeba będzie budować, a więc i będzie można mniej na tym kręcić cesji. A z drugiej strony bardzo dużo się pojawia konkurencji, bo są szkolenia z tych flipów, pojawiają się firmy, Robert, nie Robert, różne są firmy, które oferują jakby te inwestycje, no i konkurencja rośnie, no więc z czasem te stopy zwrotu, no mimo wszystko, że dzisiaj nawet jeżeli są fajne, no one będą jednak się rozmywały. Ale jak prowadzisz te szkolenia z rynku pierwotnego, to zyskujesz też kooperantów, którzy powodują, że idziesz do dewelopera, negocjujesz 100 mieszkań, a tu masz kolegów, którzy to z tobą kupią, jeszcze ci ufają. Ja tu muszę zwrócić uwagę, że teraz mówimy o biznesie, a nie o inwestowaniu. Ja bym powiedział, że to nie jest, to w ogóle nie jest inwestycja, tylko spekulacja. Tylko ze wzmocnionymi szansami. To w takim razie no. Ja ci muszę punkt odjąć, bo miał być pomysł na inwestycje. Okej, okay, tylko dobrze. No, to słuchajcie, żeby tak było. Tak zróbmy, bo będzie wtedy po 2-2. Tak jest wygodniej. I gramy teraz okay. Meczowa. O wszystko, tak? O wszystko. Meczowa, ale minusa mam dorzucić, czy kolejną inwestycję? No już, no jak masz fajnego minusa, to dawaj, no. Jakby sukces dla mnie inwestora, jeżeli powierzam pieniądze na przykład nie wiem, Robertowi, czy Krzysiowi, czy Jasiowi, zależy też od wiarygodności i powodzenia Krzysia, Jasia czy Roberta. Jeżeli Jasia rozjedzie tramwaj, a Krzysio zacznie pić i stwierdzi, że to wszystko pomnoży ten kapitał nie na tych flipach, tylko w kasynie, to może się okazać, że tych pieniędzy nie ma, bo ktoś mnie oszukał.
Okej, już nie ma kontrargumentu. Startuj ze swoim pomysłem inwestycyjnym, nie spekulacyjnym, nie biznesowym, inwestycyjnym. Skarbowe detaliczne obligacje indeksowane inflacją, 10-letnie. I zaleta. Zaleta. Przez tak naprawdę 10 lat otrzymuje odsetki na poziomie inflacji, powiększone jeszcze dodatkowo marże, zależnie kiedy kupimy, czasem to jest 1, czasami 2 punkty procentowe. Czyli mam zabezpieczenie na inflację. Czyli jak nie ma inflacji, to te zyski są zero praktycznie, bo tuż tak tysi. Fatalne są zyski, jak nie ma inflacji. Ale jeżeli spadają ceny wszystkich aktywów, giełdy, złota, innych takich rzeczy, to moje obligacje utrzymują wartość nominalną. Czyli nie tracę w dół. Czyli trochę jak złoto, nie? No nie, złoto potrafi spaść w cenie. No tak, tak, tak. Ale miałem na myśli to w kontekście złota, że zarówno złoto, jak i obligacje możesz traktować bardziej w kontekście utrzymania wartości niż zarabiania na tym. No tak, ale tutaj zarabiamy tyle, co inflacja plus jeszcze tam punkcik procentowy. Kurczę, ja miałem nie odpowiadać, ale pytanie, czy zarabianie w wysokości inflacji to jest zarabianie? No słuchaj, ja na obligacjach, które kupowałem w ostatnich latach, w tej chwili mam 18-20%. To jest zarabianie, czy to nie jest zarabianie? One są 10-letnie, prawda? Ile? Tak. No i co? Czyli zarabiasz tak naprawdę pierwszy raz w tym tysiącleciu. No i co? No i co? Zarabiasz pierwszy raz w tym tysiącleciu. No okej. Okay. Czyli że to... wadą jest to, że one są 10-letnie? Nie, że powinieneś liczyć te zarobki, nie, że ostatnie półtora roku zarabiasz, tylko w skali 10 lat, gdzie wtedy inflacja była tak niska, że przez pozostały czas do tyłu właściwie to było no dużo gorzej. No, po prostu było bardzo mało. No, po prostu to trzeba liczyć średnią 10-letnią, a nie za rok. Więc to nie jest argument. Nie, no czemu? No bo jeżeli są 10-letnie obligacje, tak faktycznie, i sobie kupujesz, żeby je trzymać 10 lat, to powinieneś sobie liczyć średnią ze całego okresu. No średnią z inflacji, tak samo jak średnią ze wzrostu cen nieruchomości. Raz spadają, raz rosną, może jakąś średnią. Ale inflację, znaczy obligacje 10-letnie musi trzymać 10 lat? Też nie. No to jest kolejny argument, dziękuję za wskazanie. Mogę je umorzyć. Włączyłem się trochę. W dowolnym momencie... i dostaję kasę w ciągu 7 dni. W nominale. Pełny nominał i wszystkie odsetki, które zarobiłem do tego czasu, z niewielkim tego potrąceniem małej prowizji, maksymalnie do 2%. Pamiętajmy proszę, że CPI, czyli inflacja, jest wskaźnikiem manipulowanym, innymi słowy zaniżonym dużo. Na moich obligacjach indeksowanych inflacją zarobiłem w tym roku 20%. Jest to naprawdę wysoka stopa zwrotu w porównaniu do nieruchomości i do innych klas aktywów. Ale to, jak mówi Janek, jest wyjątkiem. Wyjątki mają znaczenie. Mogę je kupić przez telefon o każdej porze dnia, każdej porze roku. Czyli to płynność jest faktycznie, nie? Mhm. Trzeba wiedzieć, gdzie kupić, jak to kupić. Musisz mieć wiedzę specjalistyczną, tak? No to nie jest taka bardzo specjalistyczna, ale dobra. Ale ja bym nie wiedział, jak to kupić. Nie mam pojęcia o tym i gdzie mam to dzwonić. Myślę, że dałbyś radę. Musiałem mówić, Janek, gdzie kupić? Nie powiem ci. Nie? I już temat zamknięty. Obligacje są gwarantowane poprzez Skarb Państwa. Naprawdę musiałby upaść Skarb Państwa Polski, żebyśmy nie dostali naszych pieniędzy. Przypuszczalnie, jak upadnie Skarb Państwa, no to będzie tak głupia sytuacja, że inne klasy aktywów, czy jakieś akcje, nieruchomości i tak dalej, no niekoniecznie też sobie tak dobrze będą radziły. Co też się raz regularnie i raz na jakiś czas zdarza. No ale w kontekście na przykład tych pakietów mieszkań, no to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że deweloper upadnie niż... Ale nieważne, jest to ryzyko. Raz na jakiś czas, patrz, Argentynie co się stało, nie? Istnieje. W Wenezueli co się stało? Istnieje, jest takie ryzyko. Inwestujesz z rządem, jak im waluta padnie, to sorry, nie? Dokładnie tak. Ale przynajmniej mogę skorzystać znowu z możliwości oszczędności podatkowych i kupić je w ramach konta IKE, czyli po prostu nie płacę żadnego podatku Belki, nic innego i mogę wyciągnąć te pieniądze. Po 10 latach wyciągam jakby już bezpodatkowo. I tam też jakieś ograniczenia są, prawda? Są ograniczenia, ale znowu oszczędzanie słowo, drobne. Klucz, po 10 latach wyciągam je bezpodatkowo, a nie na przykład po pół roku jak ze złotem, czy rozumiesz, to jest bardzo długi okres czasu na czekanie. No ale inwestycja to nie jest spekulacja. To nie jest spekulacja. No inwestujesz i musisz czekać 10 lat. No to jest minus. Musisz długo czekać, żeby bezpodatkowo wyjść.
Okej, okay. No ale to można do nieruchomości tak samo przypiąć, jakby taki argument. Okej, ale to jest jakby argument pozytywny, że to jest pozytywny, bo nieruchomości miałem tak samo, czy co? Bo nie rozumiem. No to jest negatyw. 10 lat musisz czekać, żeby być bez podatku. To jest długo. No, okej. Okay. Mogę kupić za 100 zł jedną obligację. Jest bardzo, bardzo podzielna. 100 zł wystarczy, żeby ją sobie zakupić. Być może możesz kupić za 100 zł, ale dla 100 zł dla poważnych ludzi szkoda czasu. Nie mam górnych ograniczeń, mogę ich kupić za 1 000 000 zł. Ale jak masz 1 000 000 zł, znajdziesz lepszą inwestycję niż 10-letnie obligacje, które po 10 latach masz zwolnienie podatkowe i w jakiś sposób jest to ograniczone rządem. Co lepsze inwestycje, jak masz tyle kasy? Większość osób, które doradza w zakresie finansów osobistych czy składania portfeli inwestycyjnych, zaleca, żeby były w nim obligacje. W Stanach Zjednoczonych typowo 40%, w Polsce zależnie kogo zapytasz, na przykład Marcina Iwucia bardzo polecam, no to on w ramach swojego portfela tak zwanego defensywnego zawsze ma obligacje skarbowe indeksowane inflacją, no bo wtedy nie musi się zastanawiać, po pierwsze, czy on odzyska te pieniądze, jak szybko je odzyska, czy one będą dobrze z inflacją grały. Dokładnie hedżują to ryzyko, które chce zahedżować. Inflację. To jest konkretny jakby miernik obiektywny, który może sobie zabezpieczyć. I część portfela po prostu, nie? Po prostu. Nie muszę się zastanawiać, czy to ma być tyle. 40%, 20% jadę, nie zastanawiam się. Ale jak mówi Janek, musisz też mieć inne grupy aktywów, czyli w ogóle musisz być inwestorem, który zna się na tym, a nie podchodzi sobie jak taki zwykły Janusz, przepraszam za zbieżny, taki zwykły Janusz z inwestycji, który sobie tam kupi ileś i czeka. Większość kupujących to są tacy Kowalscy, którzy mówią, będę bezpieczny, a to nie tak. Tutaj Janek mówi, że musisz mieć po prostu szerszą wiedzę i jeszcze tym żonglować. Ale jaką szerszą? To są najprostsze obligacje w Polsce. Ale skoro 20-40% całego portfela, żeby to dobrze zrobić, no to musisz mieć wiedzę, żeby sobie to schedżować. Nie musisz się zastanawiać, czy masz wybrać jedną obligację, drugą obligację, trzecią, inną obligację, która firma, które, nie wiem, mieszkanie, w którym miejscu, w tym mieście, w takim mieście, małe, duże. Każda z tych obligacji jest identyczna. To jest jak złoto. Jak mówię, że złoto jest identyczne, tak samo te obligacje są identyczne. Nie ma ich lepszych czy gorszych. Jest jedna obligacja indeksowana inflacją, ona jest identyczna od 15 lat, jak została wprowadzona. Nie zmieniła się, dokładnie w ten sam sposób działa, więc w bardzo powtarzalny sposób, bez zastanawiania się, na automacie możesz tam po prostu mały kawałeczek sobie portfela co miesiąc, na przykład wypłatę, pyk, 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 wkładać. Nie musisz się zastanawiać nad tym. Nie wiem, czy wystarczająco dobrym argumentem będzie, że jak robisz sobie pyk, 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 to możesz wybrać inne klasy aktywów, które również w długim okresie zarabiają więcej, na przykład akcje, po prostu. I w akcje w długim okresie zarabiają więcej niż obligacje. No ale to jest zasada znowu budowania portfela, po to budujesz portfel, żeby po prostu, wiesz, na dobre czasy mieć akcje, na złe czasy mam obligacje. No to jakby... No to chcę powiedzieć, że jak mówisz, że wystarczy pyk, 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 tak samo już kupować akcje, tak samo już kupować inne klasy aktywów, które zarabiają więcej pieniędzy, po prostu. Czyli są lepsze. Okej, okay, no to do każdej klasy aktywów można znaleźć, powiedzieć... Lepsze. Tak, jest jakaś lepsza. To jest taki argument za przeproszeniem z 4 liter, ale... Okej. Okay. I co teraz ja jako sędzia mam to uznaj, no to za szybko sobie pomyślę za jakąś... To ja uznam, ale będziesz miał więcej czasu na wymyślenie kolejnego. Ale nie może mi tak liczyć, tak... No dobra. 15. Podlegają spadkowi. Znaczy, jeżeli umrę... Nie każda klasa aktywów jest przekazywana dalej w momencie, jak umierasz. Akurat ta klasa aktywów jest, wiesz, wchodzi w masę spadkową. I to też nie trzeba jej szukać po księgach wieczystych, bo znam sytuację, ktoś umierał i nie było wiadomo, że tutaj gdzieś tam w Cimiu Dolnym jest jakieś mieszkanie, a tutaj dziadek na Barbados sobie kupił działkę. Nie, to jest w jednym konkretnym miejscu, w centralnym, centralizowanym, w największym polskim banku. Możesz się odezwać. Hej, było, nie było, do widzenia. Ja chciałem zgłosić mały sprzeciw. że 20 sekund. Że za długo czekaliśmy. Ale wiesz, twój argument faktycznie był taki sobie. Był dodatkowy to czas. To jest moment na remis. Słuchajcie, remisu nie może być. Potem będziesz chciał napisać na Facebooku czy na Instagramie, że wygrałeś. To jak, że remis był? Ja bym przeszedł do pytań od publiczności. Niech publiczność zdecyduje.
O, właśnie. No, o to słuchajcie, właśnie, dajcie znać w takim razie, kto waszym zdaniem powinien wygrać ten pojedynek. Czy Robert, czy Janek. I teraz, czy Patryk. Nie, no ja to nie. Patryk, wiesz, my się dzielimy 40-40, nie? Tak, bo bierze prowizję. Ale żeby było łatwiej, to robimy tak. Kto chce, żeby Robert wygrał, no to pisze Robert, to żeby Janek wygrał, pisze Janek. I za chwilę podsumujemy, ile było Robertów i ile Janków i zobaczymy, kto faktycznie wygrał. A no to my na razie zostajemy na remisie, a tutaj zaraz podsumujemy, co się wydarzy w komentarzach. Weźcie pod uwagę całokształt tej wypowiedzi, bo myślę, że ta walka faktycznie była dosyć wyrównana, co też z punktów na razie wychodzi, 2-2. Totalnie. Więc zobaczymy jak wy uważacie. Mam już pierwszego Roberta, słuchaj. Od Wiktora Kotiuka. Z Wiktorem nagrałem 7 odcinków na moim kanale YouTube o nowej ustawie deweloperskiej rok temu. Cześć Wiktor. Wiktor pewnie mi nie dał, bo ja z nim nie nakręciłem odcinka. No. O, ale już jest, zobacz, już jest Janek kolejny. Także Tomasz, będzie. Ja coś czuję, że ten. Już jest dwóch Janków. Kurczę, idą komentarze. No dobrze. Na razie przegrywasz, słuchaj, nie? Ale zobacz, jak posmutniał, nie? Jak był pierwszy Robert, jak się cieszył, a teraz już posmutniał, nie? Ale... Słuchajcie, może podsumujemy na koniec, tak, pojedziemy dalej. Tak. Także śmiało piszcie te komentarze. 3-1 do Janka. 3-1. Ale powoli, tak. Powoli. To Robert, do końca trzeba Robert, walkę. Może poproś takie oczy kota zrób. Może ktoś napisze Robert. No, a pracownicy już wysyłają, czy nie? No pewnie, do Chińczyków zatrudniliśmy. Ja w tych konkursach na SMS. Najemcy wszyscy rabat do czynszu. Zaraz będzie. Jeden z naszych najemców został opiekunem mieszkań jakiś czas temu. No to i poznaliśmy się na moim webinarze. O kurczę, ale pewnie jest najlepszy w windykacji, też w weryfikacji tych pozycji. Był bardzo przekonujący, jak to mówić, z restrykcyjnie temu, bo boimy się podpisać. Mówi, wiem, też się bałem. No. Ale znam takie kruczki, żeby ominąć, słuchaj, tak i tak i tak. Ja powiem ci, że w kontekście tego, że mówisz, że najemca stał gdzieś tam ci pomaga w organizacji, no to ja wybudowałem taki akademik i tam robimy w ten sposób, że najemcy właśnie są zatrudniani na umowę zlecenie, którzy mieszkają w tym akademiku i obsługują, na przykład w nocy są dostępni pod telefonem i tak dalej, obsługują. Ciekawe, są zatrudnieni. Więc to też fajny patent, żeby gdzieś tam skorzystać z tych osób, które i tak są w budynku, prawda? Jak w więzieniu z reguły ten najstarszy jest takim tym trochę takim zarządzającym celą podobno jest. Trochę ta sytuacja. Dobra, to my jeszcze poczekamy, jakie tam się dalej pojawią. Nikt nic nie pisze, na razie 3-1 do Janka. Robert, tak, ale to jeszcze nie reprezentatywny wynik. Tak. Nie. Trzeba zostawmy to. Piszcie, kogo uważacie. Chyba, że remis. Ale nie, wiecie, no, piszcie konkretnie. Ja czy Robert? Tak. Ja proponuję pytania. Tak, pytania, Q&A? Oczywiście. No dobra, no to piszcie teraz w międzyczasie też pytania, które przeczytamy. To jest pytanie, które widzę, też się wcześniej pojawiło, ja je wyświetlę. W 2030 średnia w Polsce ma wynieść około 10 693,91 zł. Średnie wynagrodzenie. Średnie wynagrodzenie chyba chodziło. Mhm. Jakie to może mieć przełożenie na ceny nieruchomości? Ceny wzrosną. Pewnie gdzieś tam będą podążały za tym wynagrodzeniem. No. A mówili, że będą spadały. Ale to, czekaj. To z 2030 roku jest jeszcze 7 lat. Pojutrze. Słuchaj, to nie jest pojutrze. W 7 lat można rozbudować tak duży biznes, jeżeli wrzucimy to w spółkę giełdową, że w 7 lat to nie wzrośnie o 50%, tak jak tutaj jest wzrost wynagrodzeń zakładane, tylko wzrośnie na przykład 10-krotnie. No to jest różnica, ale nie to było pytanie, pewnie. No koszt wytworzenia budynku będzie droższy, tak. Bez dwóch zdań. Najemca będzie mógł zapłacić więcej za najem, bez dwóch zdań. Będziemy mogli dostać większy kredyt, no bo mamy znowu nominalnie większą zdolność kredytową. Oczywiście, że to wszystko będzie ciągnęło. Problem jest taki, że ten wzrost wynagrodzeń to się przełoży na inflację różnych innych dóbr, bo to wynagrodzenie wchodzi w to, ile płacimy za bułkę w sklepie, fryzjera, czy usługi, powiedzmy, osoby, która organizuje bardzo fajne webinary. Chodzi o to, że wzrost sam wynagrodzeń jakby jako taki driver, powinniśmy chcieć go przekroczyć, bo chcemy być jak średniacy, czyli rośnie nam jak średnia, no nie, chcemy rosnąć szybciej. Więc to jest trochę pytanie, czy odnoszenie się tylko do wzrostu wynagrodzeń jest najlepszym benchmarkiem? Według mnie jest, bo to właśnie w wynagrodzeniach wycenia się ceny nieruchomości, więc jeżeli, oczywiście to jest pewnego rodzaju skrót, bo są inne czynniki, tak? Ale jeżeli nie zmieni się coś diametralnie na rynku, to możemy założyć, że ceny po prostu wzrosną. I już.
Okej, lecimy z kolejnym pytaniem. Ja sobie tutaj wyświetlam. Co z demografią Polski? W kontekście oczywiście nieruchomości, no bo tutaj faktycznie niektórzy wróżą, że nie wiadomo, jak ta demografia się posypie. Co, no takie modele są i to zresztą nawet nie modele, to widać, co się dzieje. No i pytanie, jak to się... Wszystkie dane wskazują na to, że mamy zdecydowanie za mało nieruchomości w Polsce. Innymi słowy, zanim ta demografia by nas dopadła, to te dane z demografią będą nieaktualne. I to jest przez najbliższe 20 lat nie powinno to mieć większego wpływu. Jeszcze jeżeli dołożymy to, że przyjechali do nas Ukraińcy i jeszcze jeżeli dołożymy to, że nasz kraj generalnie jest krajem takim monolitycznym etnicznie i będzie atrakcyjnym, takim, może być takim safe house'em ciekawym dla osób w ogóle z Europy Zachodniej, którzy nie do końca będą akceptowali zmiany, które tam są w niektórych krajach, co się też dzieje. Znaczy, to może tak, bardziej konkretami. Znaczy, demografia na najbliższe 20 lat jest, można powiedzieć, w cudzysłowie już zaklepana. Tak. Bo ci ludzie się już urodzili. Tak. Jakby tu nie ma co cudować. Imigracja, okej, to jest pewien zmienna. I faktycznie było tak, że do 2018 mniej więcej liczba Polaków się utrzymywała na poziomie 38 milionów. I od już 19 roku nam powolutku ubywa mieszkańców. COVID to jeszcze na chwileczkę przyspieszył. Natomiast do 30 roku ten ubytek on na razie będzie taki powolniutki. Koniec 2030 ma nas być jakieś 37 milionów. Potem się zacznie problem. Później zaczniemy dość szybko spadać, jeżeli chodzi o jakby osoby rodzone w Polsce. No i to ma plusy i minusy. Jakby. No minusy są takie, że no, teoretycznie mniej osób dostało i żeby płacić podatki, ZUS i tam historię. Mniej osób jest potencjalnie znowu do. Mniej osób będzie potrzebowało mieszkań. Ale to się zdarza z innym trendem, który działa in plus jakby dla rynku nieruchomości i najmu i obrotu. Spada nam rozmiar średniego gospodarstwa domowego, bo jest więcej singli, jest więcej bezdzietnych par. Mamy trochę mniej ludzi, czy tam będziemy mieć też trochę mniej ludzi, ale będziemy też w mniejszych gospodarstwach domowych żyli. Przybywa na przykład właśnie nie tylko tych singli, którzy chcą mieszkać jako single, ale przybywa nam sytuacji, że mamy starsze małżeństwo, wychowało dzieci, jeden z partnerów umiera i to też jest singiel de facto. W statystykach widać, że to grono rośnie. Najbardziej tak naprawdę taką, nazwijmy, poszkodowaną grupą osobową to są rodziny z dziećmi. To jakby ich nie przybywa. Ale przybywa tych właśnie singli, oni muszą gdzieś mieszkać, oni generują jakiś tam popyt na najem, na własność, na najem bardziej nawet, no bo jak jesteś sam, no to trudniej ci poskładać budżet do tego. Inna jest rzecz, gdzie ta demografia jakby następuje, bo to nie jest jakby jednolity proces. O ile na przykład miasta powiatowe, które te mniejsze, nie wojewódzkie, bardzo mocno tracą na liczbie ludności i to też nie każde oczywiście, bo są takie, gdzie nagle 4 fabryki powstają, nagle jest tam dużo biznesu, ściąga ludzi, czy ludzie mają pracę, są młodzi, mieszkają w małym mieście, jest wszędzie blisko, fajnie, przyjemnie, stwierdzają, no dobra, no to może dziecko, może drugie. I to też nie można jakby do jednego worka wrzucić, że mamy problem z dzietnością, bo w niektórych miejscach tych dzieci przybywa. Przybywa ich w niektórych miastach, gdzie, takich mniejszych, gdzie jest właśnie prężnie nowe fabryki powstają, głównie zachód Polski, ale nie tylko. I duże miasta, zwłaszcza Warszawa. Więc całej tej demografii, ten zjazd, to jest duża część miast bez takich perspektyw mniejszych. Część miast dużych wojewódzkich, no też Łódź, niestety. Ale to głównie przez to, że tu jest dużo starszych osób. Ale na przykład takie miasta jak Warszawa, Trójmiasto, one niezależnie już od przyjazdu migrantów, bez nich nawet, one mają utrzymywać stałą liczbę ludności przez najbliższe 2-3-4 dekady, więc znowu jakby nie można tej demografii jakby w jeden worek wrzucić. Tam jest ileś różnych czynników i jest tak, że są miasta, które bardzo dobrze sobie radzą z demografią, nie ma problemu, a do tego dodajemy właśnie tych migrantów, których przez demografię potrzebujemy i nie będą przyjeżdżać, bo jak nas się będzie kurczyła liczba Polaków, pogłębia się problem, który mamy na rynku pracy. Brak pracowników, niskie bezrobocie. Trzeba ściągać pracowników. Skąd przyjeżdżają? Z zagranicy. Często z krajów, gdzie standardem jest posiadanie większej liczby dzieci. Z reguły przyjeżdżają osoby też młodsze, które chcą mieć dzieci. I musimy się pogodzić z tym, że ten monolit, jakby, o którym mówiłeś, ten narodowościowy, musimy się pogodzić z tym, że... To się zmieni, ale dziś jest to plus jeszcze. Tak, ale chodzi o to, że my musimy się trochę przyzwyczaić do tego, że on musi się zmienić, albo popadniemy naprawdę w stagnację. Oczywiście. I ja dodam jeszcze jedną rzecz. Podejście na przykład wynajmujących niektórych do tego, że nie wynajmuje obcokrajowcom,
jest na dłuższą metę debilnym podejściem. Bo tak naprawdę odcinam coraz bardziej rosnącą grupę najemców. To się zgadza. Więc patrząc na demografię, zmiany społeczne i tak dalej, trzeba się raczej zastanowić, okej, to jak ja dostosuję swój biznes do tego, bo przykładowo, jeżeli ortodoksyjnie mówię, nie chcę wynajmować osobom z psami. Single znany problem, no. Z psami i kotami. W jaki sposób single sobie kompensują to, że są singlami? W jaki sposób utrzymają swoje życie? Mają zwierzęta. W ankietach Cushmana z zeszłego roku na pytanie, na ile różne czynniki wpływają na to, czy chce wynająć, 60% wskazało, że posiadanie zwierzęcia. A wśród kowalskich wynajmujących mieszkania konia z rzędem temu, który pozwala wynajmować ze zwierzętami, bez jakichś obostrzeń. A co robią fundusze PRS? Jednym z czołowych argumentów, że będę wynajmował, w sensie argumentów sprzedażowych, możesz mieszkać ze zwierzętami, nie ma problemu żadnych, dopłat, kaucji, nie wiadomo czego. I to tak jest kwestia, nie bójmy się demografii, tylko zastanówmy się, jak ona wpływa na nasz biznes, jak go powinniśmy tego tam sobie dostosować. Ja się demografii bałem parę lat temu, bardzo, bo patrzyłem do tego jak 0,1. A potem zobaczyłem to, znaczy znalazłem dane, które wskazują, że w Polsce po prostu brakuje ogromnej ilości mieszkań. Ogromnej. I to jest dziura, której nie zapewnimy w 10 czy 20 lat. Więc nawet ten ubytek, powiedzmy, naszych, ubytek osób w Polsce, no nie będzie zagrażał temu rynkowi przez najbliższy czas. I to chyba też jest tak, że standard życia trochę wzrasta. Ludzie już nie mieszkają na kupie w małych mieszkaniach, tylko chcą mieć sami większe mieszkania, albo rodzina też ma większe mieszkania niż mniejsze. Czyli faktycznie tych mieszkań jeszcze więcej trzeba będzie, albo metrów kwadratowych więcej niż w sztukach może. To jest kolejny argument, tak. Znaczy jest jeszcze taki fun fact, wiem, że tą demografię strasznie męczymy, ale to jest często taki argument, nie no, jakie mieszkania, demografia. To jest tak, najemca się zawsze jakiś znajdzie, z różnych powodów, bo często jest to myślenie student. Kiedyś faktycznie studenci to było 40% rynku, ale dzisiaj ten najemca nie jest studentem. Jeszcze dekadę temu, jak był Narodowy Spis Powszechny, mniej więcej 35% najemców, z tego co dobrze pamiętam, to byli emeryci, renciści albo osoby na zasiłkach. I o ile osób na zasiłkach może niekoniecznie to jest najlepszy najemca, emeryt jest genialny najemca. Ja miałem kilku emerytów u siebie, jak najemców moich mieszkań. Pewne dochody, nie robią imprez. Gwarantowane przez rząd. Dokładnie, indeksowane inflacją, nie robią imprez. Jedyny problem po prostu z osobami najstarszymi jest taki, że w pewnym momencie jakby te mieszkania też do końca już nie pasują dla nich, a to znowu jest potencjał, znowu senior housing i inny w ogóle typ produktów inwestycyjnych. No i drugi najsmutniejszy jest taki, że no z czasem odchodzą niestety. Ja też miałem sytuację, że... Jaki to jest zaleta w kontekście, że masz najemcę, który odchodzi? Znajdziesz nowego. No, znajdziesz nowego, no to jest jakby, tak mówiąc, bezdusznie trochę, ale nie, dla mnie to jest źle, że odchodzą, bo wolałbym, żeby tam mieszkali bardzo długo, żeby żyli 110 lat i w ogóle, bo to są super najemcy. Moim zdaniem to byli najfajniejsi najemcy, jakich ja miałem. Zero problemów, zero jakiegokolwiek jakby operacyjnego issue. Problem jest tylko taki, że po prostu tracimy ich z czasem, nie? Inni się wyprowadzają, ci tym niestety się zdarza umierać. Ale jest mało przeprowadzek. Tak. Okay, masz mniejszą rotację operacyjną, jest to nie problem. Lecimy do kolejnego pytania, już tutaj wywołany wcześniej do tablicy Wiktor Kotiuk. Czy nowe regulacje i obciążenia mogą spowodować wycofanie się z branży przez deweloperów, szczególnie tych małych i średnich? A które obciążenia jeszcze? Pytanie. No to Wiktor, możesz tam doszczegółowić, ale to kręcenie przy cesjach i tam... Nowa ustawa deweloperska. Tak, no trochę tych regulacji faktycznie teraz weszło, nie? Ja myślę, że krótko powiem, bo przed chwilą dużo mówiłem. W dużym skrócie polski przedsiębiorca sobie poradzi, a biznes deweloperski no, na tyle jest rentowny, że jest o co pokombinować. Tak uważam, w dużym skrócie. A ty co uważasz, Robert? Ja uważam, że część deweloperów po prostu odpadnie, bo się nie będzie chciało tak kombinować, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Ale jako ogół, to co Janek mówi, się zgadza. Jak najbardziej. Świat nie jest gotowy na Polaków, tak się mówi w wielu firmach, dużych korporacjach międzynarodowych. No więc Polacy sobie poradzą i wzrośnie tego tak naprawdę bariera wejścia, czyli ci, co są, będą zarabiali po prostu więcej pieniędzy. Może być tak, że dokładnie konsolidacja rynku będzie postępowała. Okej, okay, tu mam od razu od Wiktora. Analogicznie, czy PRS nie zostaną spalone przepisami tak jak elektrownie wiatrowe? No to jest dłuższy temat, no bo w tej chwili na przykład analizuję rynek PRS-u dla jednego z deweloperów i buduję trochę strategię, jakby w jaki sposób w ogóle wejść na ten rynek. No i to jest troszeczkę bardziej złożone. W 2021 roku był rekord 800 milionów
euro, jeżeli dobrze pamiętam, trafią na rynek PRS w Polsce, z czego chyba 300 albo 400 tysięcy to były trzy duże transakcje. Tam było Heimstaden ze Sprawią, już teraz nie pamiętam kolejnych. W każdym razie bardzo rozgrzany rynek, bardzo dużo pieniędzy na niego poleciało. W 2022 roku jest spadek o ponad 40%. I teraz z czego wynikał ten spadek, czyli właśnie to zaciśnięcie pasa, o którym trochę pyta Wiktor. Pierwszy, największy, stopy procentowe. Po prostu przestały się spinać projekty dla tych deweloperów, przepraszam, dla tych funduszy, które finansowały się w dużej mierze długiem, a większość się finansuje długiem, bo umówmy się, goli weseli, większość tych, które piękne plany pokazuje jakby w prasie i tak dalej, tak naprawdę nie ma własnego equity. I okazało się, że kiedy u nas stopy procentowe pojechały do 7%, a w euro są już, zbliżają się do trójki, nagle się okazuje, że tych projektów nie da się obronić jakby na takim poziomie levelu. To był najważniejszy powód. Jeden fundusz podobno się wystraszył wojny z dużych i stwierdził, dobra, wyhamowujemy troszeczkę jakby nasze nakłady, ponieważ no boimy się trochę geopolityki. Jeden trochę stwierdził, kurczę, ta Polska może nie do końca nam się nie podoba, bo ci politycy trochę wyczyniają. Najwięcej stopy procentowe, i inflacja kosztów budowlanych. To wywróciło kilka po prostu transakcji, które były gdzieś tam nagrane. Czyli takie bardzo makro rzeczy. A bardzo dużo funduszy tak naprawdę na poziomie przynajmniej deklaracji chce się rozwijać w Polsce, planuje projektów, szuka tych projektów, tylko po prostu one się finansowo w tej chwili nie spinają tak łatwo. To jest bariera. Poradzą sobie. Od razu oprócz tych PRS-ów. Rzeczywiście rząd przy nich kombinuje. To nie wiem, czy to jest po prostu polityczna... A Robert, tak przerwę, może w trzech słowach powiedz, co to PRS, bo może nie każdy też kojarzy. To jest Private Rented Service. Tak. Sektor. Tak. Czy sektor, bo ciągle mi się myli. Przepraszam, PRS, właśnie. Sektor, czyli jest to tak naprawdę rodzaj najmu instytucjonalnego w budynkach zamieszkania zbiorowego o funkcji mieszkalnej. Też mogą być wielorodzinne, ale tak. Instytucjonalne to jest kwintesencja, że to ja może tak posiada firma. Po chłopsku. Cało. Jest budynek, tak. Cały budynek, wszystkie mieszkania w tym budynku są przeznaczone na najem. I to jakby jeden... I nie musi być to budynek stricte mieszkaniowy. Tak. Tak. Tylko kamery, tylko użytkownik. Ale z reguły to jest cały budynek. Pojedynczy gracze kupują pakiety, pojedyncze mieszkania, to jest rzadkość. Z reguły to są całe budynkowe historie, bo operacyjnie jest to taniej po prostu zarządzać taką historią. No dobra, i przerwałem. Mamy akurat znasz inwestycję na ulicy Wróblewskiego w Łodzi po sąsiedzku z Politechniką. Mamy taki gotowy do sprzedania projekt 206 właśnie unitów w PRS-ie. Kupiliśmy drugi, który jest przygotowany na 300. Za 2 lata będzie gotowy, za 1,5 roku. Czyli w kontekście pytania, nie boisz się tego, że przepisy ten biznes spalą? Też mogą utrudnić pewne rzeczy, ale opłacalność tego biznesu jest ogromna. Weszła teraz nowa ustawa, że nowy ład wszedł, który wywraca podatki i na przykład lokale mieszkalne są opodatkowane ryczałtowo, nie możesz nic w koszty wrzucać, a PRS może być wykorzystywany do tych samych funkcji, a nie być lokalem mieszkalnym i nagle możesz to w koszty wrzucić, nagle masz wybór podatku, który chcesz płacić. Jeżeli to jest budynek używany dłużej niż 5 lat, możesz mieć taką amortyzację, że podatku nie zapłacisz przez, nie wiem, 10 do 15 lat. Właśnie. Natomiast jakby nie wchodząc w niuanse, żeby jakby nie uśpić wszystkich, drugim największy fundusz PRS należy do państwa. Fundusz mieszkań na wynajem, należy do PFR Nieruchomości, więc co do zasady państwo nie ma problemu z inwestowaniem, budowaniem mieszkań i tak dalej. Część funduszy jest polska, nie w tym jest rzecz, po prostu mamy wybory, no i troszeczkę tam troszeczkę po prostu można na tym punktów pozbierać, bo te brzydkie fundusze i w ogóle, to my teraz im przywalimy, więc pokażemy, jak to dbamy o to, żeby Polakom było dobrze. No, tak samo zresztą z deweloperami, przecież są zapowiedzi nowych ograniczeń, także no tutaj te wybory mogą trochę namieszać. To jest kompletnie jakby wylewanie dziecka z kąpielą i rozwiązywanie nie tego problemu, który istnieje tak naprawdę. Ale to jest na inne pytanie i na dłuższą dyskusję na pewno. Okej, ja mam do Was jeszcze jedną prośbę, bo kilka komentarzy jeszcze tutaj przerobimy, ale pamiętajcie o tym, żeby pisać, kto wygrał, Robert czy Janek. Jeszcze kilka tutaj, chwilę mamy na to, żeby... Jakieś minimum ustalamy głosów? Czy 5 głosów wystarczy? 3 głosy? Ile ma ich być? No jak minimum? No z czegoś musimy wybrać. Także dobra. Także ja nie wiem, co tam się dzieje, więc... 150 komentarzy, nie? Okej, no dobra. No dobra, więc kolejne pytanie. Co myślicie, żeby... ja może je wyświetlę.
Co myślicie, żeby zainwestować teraz w obligacje antyinflacyjne, czyli to jest to, o czym już dzisiaj mówiliśmy, a potem kupić antyinflacyjne na 2-3 lata, a potem kupić mieszkanie na wynajem, które będzie realnie, a może nawet nominalnie, tańsze? To trzeba było zrobić 2 lata temu. Dłuższa, no, tu się zgadzam totalnie, bo jakby ta największa fala inflacyjna faktycznie jest na zeszły rok i ten rok. I prawda jest taka, że powiedzmy, abstrahując od takiej sytuacji, że będzie jakaś nowa wojna, OPEC tam jeszcze bardziej przykręci produkcję ropy i tak dalej, to pomijając takie, sytuacje, no to inflacja pewnie będzie niższa niż była pod koniec zeszłego roku. Mieliśmy 18%, teraz jest 16%. Problem jest taki, że ta inflacja w ujęciu miesięcznym to jest 1 punkt procentowy. Czyli gdyby się utrzymywała na tym poziomie, to na koniec roku nie będziemy mieli, tak jak prezes Glapiński chciałby, tam 7, 8, tylko będzie 12, 14. A problem jest taki, że inflacja bazowa rośnie, bo rosną wynagrodzenia, bo ciągle jest niskie bezrobocie. I dopóki troszeczkę tego zaklętego niestety koła nie zakręcimy, ta inflacja będzie wysoka. Wysoka, co rozumiem, 5-10%. Niestety. Jeżeli popatrzymy na to, co mówią ekonomiści. Więc te obligacje inflacyjne przyniosą jakiś tam zwrot, no ale to też nie będzie te 20%, które kupując te 2 lata temu mógłbyś dostać. Raczej będziesz w okolicach między te 6-7%, a 12-15%. To będzie gdzieś ten przedział. Jeżeli kupisz mieszkanie na wynajem sensowne, abstrahując od zmian cen, bo tutaj możemy długo dyskutować, czy one wzrosną, czy zmaleją, powiedzmy, odsuńmy to na bok. Jak kupisz sensowne mieszkanie na wynajem, no to w zależności od tego, gdzie, co, gdzie, jakie to będzie, no to wyciągniesz między 6 a 10%, już abstrahuję od naprawdę jakichś tam wysmukanych czteropaków, kwater i innych tam historii. Dla Kowalskiego zwykłe mieszkanie, no tam powiedzmy do tych 10% gdzieś tam dobijesz w jakimś tam ekstremalnym miejscu. No i to jest pytanie, no. Jeszcze trzeba by było uwzględnić wzrost wartości, nie? Słuchajcie, właśnie, to lub spadek, no. Tyle, że właśnie spadek, ja proszę życie, żeby odłożyć po prostu. Ale nie możesz tego odłożyć. Na tym się zarabia więcej niż na najmie. A jeżeli jeszcze, słuchajcie, najpopularniejszą metodą zakupu nieruchomości jest poprzez kredyt hipoteczny. Wszędzie na świecie. Tylko trzeba mieć zdolność kredytową. Tak, ale to dzisiaj jest forma wyjątku, że ludzie nie mają, a Polska jest mało skredytowanym krajem. Czyli pomijając wyjątkową sytuację, ludzie biorą kredyty i to jest wszędzie na świecie, to nie jest tylko, że w Polsce. Ale pytanie jest dzisiaj, nie? Jak co dzisiaj znaczy, zawodnik nie ma zdolności, no to... Jak nie ma, to ten, kto ma, zarobi jeszcze więcej na tym. Przecież rząd, uruchamiając ten 2% kredyty i dodając różnego typu inne dodatki, sobie doskonale zdaje sprawę, że ceny po prostu mogą wystrzelić w kosmos. Właśnie dlatego kombinują, jak to zrobić, żeby te ceny do wyborów i chwilę po nie wyskoczyły w kosmos. Tak po prostu. Znaczy... Nie sądzę z tym wystrzeliwaniem w kosmos po prostu przez to, że identyczny program, bo rodzina na swoim była identyczna. Różnica była w niuansach, ale w dużym skrócie dostawaliśmy połowę odsetek. Dostawaliśmy do kieszeni po prostu, a właśnie pomniejszały nam raty. Tylko stopy procentowe. Tylko, że teraz jesteśmy na głodzie. Ale czekaj. 10 lat temu było więcej Polaków i mniej mieszkań. Tak. Wybudowaliśmy w międzyczasie z 1 000 000 mieszkań. To jak ten kłód urósł? Ale popyt dalej jest ogromny. I to jeszcze skumulowany, ale nie zaspokojony. Ale to jest ciągle opowiadanie o jakimś skumulowanym. Te 2 000 000 mieszkań to ich brakuje od 15 lat. To jest jeden z mitów czy fałszów w ogóle tego rynku. Ciągle się powtarza, że brakuje 2 000 000 mieszkań. Tak jakby tych Polaków produkowano. A wiemy, że wcale się nas nie produkuje. To jest przesady. Wiesz, są różne dane. Widziałem 5,5 milionów, że jest zaspokojony i tak dalej rynek. Ale dane takie... Nie demograficzne, że brakuje 2 000 000 mieszkań, tylko ile jest metrów kwadratowych przeciętnie na osobę mieszkającą w Polsce. Ile jest w ogóle jednostek mieszkalnych w ogóle w Polsce i w przeliczeniu na najemców, znaczy na ludzi, to jesteśmy na szarym końcu Europy. Więc innymi słowy, to jeszcze daleko jest, bardzo daleko. To znaczy, tak i nie, bo gdzie przybyło najwięcej mieszkań na wynajem w ciągu ostatniego kwartału? W mieście Łódź, w którym się znajdujemy. Mieszkań na wynajem w Łodzi w tej chwili jest więcej niż było w 2021 roku, mimo że przyjechało do nas kupa uchodźców. Dlaczego? Bo ciągle się oddają projekty, zwłaszcza z tej górki sprzedażowej z 2021 roku. One teraz wchodzą do ruchu, wchodzą projekty PRS-owe. Tutaj bardzo ładny budynek przejeżdżałem obok na tym, na Jezus Maria, blisko Targowej do Wyborczyków, tam przy dworcu, wantocz postawił. Tak, tak, tak. No. Fajne. 100 mieszkań jest na wynajem.
całkiem konkurencyjnych cenach. Więcej tam mają mieszkań. Ale w tej chwili w ofert jest ponad 100, 108 chyba. Sprawdzałem, jak tu jechałem. Ofert w ogóle w Łodzi jest 2000, to jest więcej niż w 2021 roku, to jest więcej ever de facto w ostatnich kilku latach. I sporo się teraz buduje PRS. Tak, i ciągle się oddaje, ciągle wchodzą nowe projekty. A czynnik, który nam spowodował takie myślenie, kurczę, ten najem jest taki drogi, wszystko leci w kosmos, znika właśnie, uchodźcy wyjeżdżają. Według ankiety z lutego, którą przeprowadził EWL, to jest taka agencja pracy tymczasowej, 40% uchodźców planuje w jak najszybszym czasie wrócić albo na Ukrainę, albo wyjechać gdzieś dalej. W jak najszybszym. Kolejne 20% w ciągu mniej więcej roku po zakończeniu wojny. Kiedy ona się skończy, to nie wiemy. Więc odrzućmy sobie tych pozostałych. 40% z 1 000 000 do 1 500 000, które wjechały, to jest 400 do 600 tysięcy osób. One chcą wyjechać z tego kraju. Nowe nam się nie urodzą w miesiąc, ani kwartał, ani rok. I nie kupią mieszkań, co więcej, ich nie wynajmą, te, które urodzą się. Migrantów ekonomicznych, w momencie, kiedy gospodarka bardzo szybko rosła, bardzo dużo nowych fabryk powstawało, 21 rok na przykład, 19, 18 i tak dalej, no ściągało się super. Ale w momencie teraz, kiedy jest jednak wyhamowywane tempo zatrudnienia, rynek pracy tymczasowej też wyhamował, w Strykowie jest nadpodaż w ogóle kwater pracowniczych w tej chwili, bo się wszyscy nabudowali, a tu się nagle okazuje, że jeden, drugie, trzecie centrum nagle nie potrzebuje tych na chwilę pracowników, bo musi zwolnić obroty. Więc trzeba jakby porozkładać czynniki krótko i długoterminowe. Ale przepraszam, jedną rzecz tylko powiem, bo nie odpowiedzieliśmy na pytanie naszego pytającego. Trochę zależy, ile masz kasy na koncie, bo jeżeli masz 100 tysięcy, i wiesz, tak na kupka walerkę poniżej wartości. No właśnie, ale tak na styk robienie w jedno mieszkanie może być trochę riski, nie? Dobrze mieć poduszkę bezpieczeństwa, portfel jakiś taki trochę bardziej bezpieczny i część taką bardziej agresywną. Jak masz bańkę, to wiesz, no to po prostu zaplanuj, że 30% masz w mieszkaniach. Jak masz w tej chwili, brakuje ci jednego mieszkania, żeby dobić do 30, po prostu kup to mieszkanie, nie zastanawiaj się. Tak szczerze. Na bańkę to kupujesz kamienicę całą, wiesz jak jest, nie? Ale wtedy znowu wszystkie jaja do jednego koszyka, już nawet nie, wiesz, to wtedy nawet nie rozproszysz tego, wiesz, po mieście albo w różnych miastach, tylko już masz, wiesz, ryzyko, że ten gaz łupnie, czy coś się stanie. Wiesz co, bo odpowiadając, jakby podsumowując na to, nie, ja bym... Ponieważ ja jako inwestor znam dużo metod i znam mechanizmy, które się kryją za tym, w jaki sposób się zarabia na najmie tak faktycznie, to nie jest tylko to powierzchowna stopa zwrotu, tylko to, że sobie to skredytujesz, jeżeli możesz. Mhm. Kapitał ja mogę wziąć z różnych źródeł, nie tylko z banku. I faktycznie w długim okresie zarabia się horrendalne pieniądze, ogromne stopy zwrotu, przez to, że masz to na dźwigni. Mhm. I to są 30, 40, 50% w skali roku, tak faktycznie. Nie zawsze, no ale jak od 17, powiedzmy, policzymy do dzisiaj, ceny, które kupowaliśmy przez dźwignię, przez stopę zwrotu najmu, które były, no to są po 50% w skali roku, no, przez ten czas, nie? I tu szybka anegdotka. Gubernator stanu Kalifornia, wcześniej znany jako Terminator, Arnold Schwarzenegger, warto poznać jego historię i wywiad u Tima Ferrisa. On w dużym skrócie, jak trafił do Stanów Zjednoczonych, już był tam Mr. Olympia bodajże i dużo zarabiał przede wszystkim na sprzedaży kaset wideo ze szkoleniami z kulturystyki. Więc biznes szkoleniowy to wiecie, taki evergreen. Przyjeżdżając do Stanów, chciał zostać tym aktorem, ale na początku mu to nie wychodziło. Założył firmę budowlaną z kolegami kulturystami. To też bardzo fajna historia, ale przy okazji zaczął inwestować w latach 70. budynki wielorodzinne na wynajem, kupując je na kredyt. Okay. I on wykorzystał pewnie nieświadomie, bo to z reguły jest nieświadomie, fakt, że w latach 70. była dość wysoka inflacja z tak zwanymi dwoma szczytami w Stanach Zjednoczonych, dlatego że bank centralny w 70. którymś tam dał ciała, zaczął za szybko obniżać stopy procentowe, co spowodowało, że inflacja wystrzeliła, kredyt był niski, inflacja wystrzeliła, wartości wszystkich nieruchomości pofrunęły do góry, no i Arnie został milionerem, dzięki temu mógł sobie pozwolić na walczenie o te kontrakty filmowe i został wtedy gwiazdorem, a potem historia poszła dalej. Ale to też był specyficzny trochę przypadek, w tym sensie nie postawiłbym całego majątku, no, że dokładnie się to powtórzy, ale były takie przypadki. Więc to jest pytanie, jak dużą część kasy postawimy na to pole w ruletce, że akurat poleci to w tą stronę. Ten nasz bank centralny niestety trochę ten błąd potencjalnie może popełniać. Może być taki scenariusz, że te kredyty potanieją. Ja w niego nie wierzę do końca, ale on może się wydarzyć. A inflacja wystrzeli razem z cenami nieruchomości. No i znaczy ja, trzeba mieć postawione na to. Ja ignoruję trochę termin rok, dwa, no bo tak faktycznie w mojej strategii. Tylko wiem, że w długim okresie, jeżeli mi się parametry zgadzają, mhm. czyli względem wynagrodzeń, względem złota,
stopy zwrotu są rekordowo wysokie, nie mamy pewnych podatków, to wiem, że wszedłem na ten rynek w odpowiednim momencie, kiedy było bardzo tanio. Teraz też jest okazja ogromna, bo jest bardzo tanio, mimo że rynek mówi coś innego, jest przestraszony. Ale to się trochę odwróci, no, gdyby ceny pójdą do góry, więc ja bym chciał po prostu powiedzieć, że w długim okresie więcej zarabia się na wzroście wartości nieruchomości niż na najmie. A jeżeli jeszcze to sobie weźmiesz, wspomożesz się lewarem, no to osoba, która porównuje, nie wiem, stopę zwrotu z najmu plus te wszystkie inne ukryte mechanizmy do na przykład kont bankowych, to w ogóle nie wie, o czym mówi. Tu się zgadzam z Robertem w tym względzie, że w długich terminach czasu de facto takie bardzo wysokie, powtarzalne stopy zwrotu, ale to znowu musimy się przygotować na to, że to może być 10-20 lat, czyli raczej ten obszar, ten obszar, że tak powiem, nie że wyciągam frukty jutro, pojutrze, tylko wyciągnę największe frukty za cierpliwie za 10-20 lat, to są albo akcje, albo nieruchomości, zwłaszcza z lewerem. Te dwie klasy aktywów. Akcje dlatego, że nie ma lepszego sposobu na pomnażanie pieniędzy niż budowanie biznesu, bo nie muszę wkładać często kapitału. Ja swój biznes w tej chwili buduję głównie z mojego czasu. Do tego nabudowuję inne rzeczy. Moja stopa zwrotu jest, bije każdą nieruchomość na głowę, ale dlatego, że nie wykorzystuję kapitału. Jak nawet jest firma rozbudowana, droga na giełdzie i w ogóle, to ona nie wydaje pieniędzy na budowanie murów, tylko często infrastrukturę, nawet wirtualną, serwery, model biznesowy, branding i tak dalej. I to też ma wyższą stopę zwrotu po prostu. Bo jeżeli firmę stać, żeby wynająć od właściciela nieruchomości lokal, żeby tam wstawić biedronkę, żabkę, inne zwierzątko, jakiś biznes fryzjera, to znaczy, że on chyba zarabia więcej niż płaci za tą nieruchomość. A on nie musi kupić. To jest też to trochę w kontekście takiego miesięcznego cash flowu, nie? Że jego tak. Nie stać, żeby kupić tą nieruchomość, ale stać go, żeby z miesięcznego cash flowu pokryć najem. Nie? Nie do końca. On nie chce inwestować kapitału, zamrażać go w murach, bo jego biznes nie polega na kupowaniu murów, tylko biznes polega na trzepaniu kasy na danym biznesie. I on ma większą stopę zwrotu po prostu z tego. Dlatego biznesy, tylko dokończę, że biznesy z reguły leasingują w ogóle nieruchomości czy aktywa, bo to im daje wyższą stopę zwrotu. Ale przez to, że ten biznes rośnie, reinwestuje we wzrost, to jego wartość giełdowa też rośnie. Dlatego one też tak fajnie rosną. To jest inna forma trochę lewaru niż w nieruchomościach, ale też biznesy zresztą też się lewarują, też wykorzystują efekt dźwigni finansowej, bo to też jest tam zaszyte przecież. Więc jakby na tych dwóch rzeczach można korzystać. Jest jedna przewaga nieruchomości, o której często zapominamy, a Robert nie wspominał, są zwolnione z podatku po 5 latach. Oczywiście. I to jest gigantyczna rzecz, o której się bardzo często zapomina, że nie płacimy tego nieszczęsnego podatku po 5 latach od zakupu nieruchomości. Jeśli kupisz prywatnie, a nie na spółkę czy działalność gospodarczą, w innych krajach bywa i 2 lata, i 3, a na przykład w Stanach jest tak, że jak zamieszkasz w tej nieruchomości, przez rok też masz zwolnienie. Więc wiesz, to wszędzie na świecie są tego typu benefity. Więc ja nie jestem przeciwnikiem nieruchomości, bo też ją mam w portfelu. Są pewne plusy dodatnie, są plusy ujemne. Trzeba je znać po prostu. Tak, trzeba znać dobry kształt narzędzia, którym się posługujesz. No jak to najbardziej. Jak znasz tylko młotek, to wszystko dla ciebie jest gwoździem, żeby go tam... Nie pamiętam, czyli to jest cytat, ale właśnie... Fajne, fajne. Przez chwilę wspomniałeś, w zasadzie rozmawialiśmy o bezpiecznym kredycie 2%. Ja bym chciał Was zaprosić, bo my dzisiaj z Jankiem przed tym live'em nagrywaliśmy wideo właśnie o tej tematyce, bezpieczny kredyt 2%, a w zasadzie nazwaliśmy go niebezpieczny kredyt ponad 2%, bo to tak należałoby powiedzieć. Także niebawem możecie zajrzeć na mój kanał na YouTubie i obejrzycie mnie i Janka w tej tematyce. Myślę sobie, żebyśmy podsumowali te komentarze, które się tutaj pojawiły w kontekście rozwikłania naszego pojedynku. No i jak dobrze liczę, to... Chyba 5-1 dla Janka. Chyba tak. No, masz więcej, widzę, że tutaj masz więcej pracowników. Patrzyłeś więcej mi tu... nagoniłem po prostu w marketing. Patrzyłeś mi tu z zarabienia i podliczał. Nie, bo widzę wszystko, co jest. No to tak, 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 tak. No to faktycznie no, trzeba Jankowi przyznać. Da rękę, podniosę ci jak na walce bokserskiej. Wygrał, ale myślę, że naprawdę walka tutaj ale była... teraz powinna być. Tak, wyrównana. Ja tu się tak pociłem po prostu. Przynajmniej jestem pokrwawiony, luz. Tak. Ale wymiany koszulek nie będzie. To może z Patrykiem. Dzięki. Walka była wyrównana i co panowie, chyba kończymy, prawda? Dziękujemy Wam serdecznie za spędzony miło wieczór. Konrad, zrobimy retransmisję w sensie tego nagrania, żeby później, nie wiem, na kanale u Roberta było do odtworzenia dla tych, którzy...
którzy nie mogli być z nami? Na to pytanie bardzo chętnie odpowiem Ci po zakończeniu tej transmisji. Okej, no to jeszcze nie wiemy, ale prawdopodobnie tak się wydarzy, także zaglądajcie na kanał Roberta po retransmisję tego naszego dzisiejszego spotkania. Dzięki bardzo. Serdeczne. Cześć. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.